Porażka polskiego futbolu. Jest to głęboka, bo stwierdziłem, że zacznę fachowo. Zacznę fachowo. Dobrze. Mam telefon, więc łatwo jest być fachowcem, gdy masz telefon. Tak naprawdę to kwestia trzech kliknięć. 57 setnych. To jest wynik, w sumie może nie. Nie, dobrze, chyba tak. To jest expected goals Lecha Poznań. 1,36 to jest expected goals Bodoglimt. O, to mało. Mało Lecha. Gdyby... Czy sugerujesz mi, że to nie był ofensywny popis maszyny z Wielkopolski? Co prawda Flash Score napisał Railwayman still on track as Ishak finds knack in fatal attack. 3 rymy. 90 minut. Brzmiało jak zaginiona zwrotka z freestylera Boomfunku. Albo z Eminema z 8 mini, z którego z freestyli. Tak napisało Flash Score, że Railwayman still on track. Ale no XG nie kłamie. No tak, no, Kuba, chciałbym się cieszyć tym awansem. Chciałbym powiedzieć, że to pierwszy awans w moim życiu. Za mojego świadomego życia. Do kolejnej rundy wiosną w pucharach. Chciałbym powiedzieć, że to są zarobione 600 tysięcy euro, że są rankingowe punkty dla Polski, że są punkty dla Lecha Poznań, który dzięki temu będzie rozstawiony nie tylko w przedstępnych fazach, przedstępnych pucharów, a tak naprawdę to Winter Toto z 97 roku. Ale gdy przypominam sobie, w jakim stylu Lech zremisował w Bodoglimt, gdzie Roma potrafiła dostać 6, gdzie przypominam sobie ten remis 0-0, gdzie Bodo nie miało żadnej sytuacji, no to uważam, że jednak powinniśmy zrezygnować. Powinniśmy się wycofać, dać Volkovera. Tak być nie może. Nie może tak awansować. Pamiętajmy, że dzisiaj pan Wetlesen strzela setę i jest dupa. I Bodo swoją sytuację wypracowało cały czas. Nie możemy nie możemy tak grać, że dopuszczamy rywala do jakiejkolwiek sytuacji, bo to nie jest dobry futbol. Więc musimy się wypisać. Ja rozumiem, że awansowaliśmy, ale dla honoru powinniśmy się wycofać, bo tak grać nie można. Nie powinno się. Nie powinno się. Powinno się mieć XG przynajmniej 3, jak grasz tak u siebie. A 5 bramek, jak grasz u siebie, to powinieneś 6, to wtedy i na wyjeździe też 3 przynajmniej. Tak. No 5 to za dużo, ale 3. Najgorzej, jak teraz trafimy jakiegoś rywala w zasięgu i no wstyd będzie przed nim. Wstyd będzie wygrać tylko 1-0, 1-0 na przykład. Też będzie wstyd. Będzie wstyd, zwłaszcza, że źle się dzieje. W ogóle kiepsko sobie radzi. Villarrealowi ile nastrzał tych goli? Bardzo mało. Mógł więcej. W dwóch meczach z nim. Był w Norwegii, mógł jakąś porządną, honorową porażkę. Jakieś 2-4. 1-3 chociaż, prawda? Po otwartym meczu. Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego? Tylko przybył z jakieś 0-0. Mając najlepszą sytuację w meczu również. Marchwiński zachował się uczciwie, tak? Nie strzelił tego, no ale jest jak jest. Pamiętajmy, że 40 milionów ludzi liczy nasz naród i nie potrafimy sobie wychować takich zawodników, co potrafią grać ofensywnie. Ja też uważam, że właśnie mecze pucharowe, Kuba, wiosną w europejskich pucharach zawodowców, to powinien być czas wychowywania młodzieży. Tak. Wtedy zaszczepiasz to, żeby jak oni mają grać. Tu się nie gra o wynik. Tu ma być radość. Każdy gra równo. Każdy tyle samo minut. Marchwiński, Szymczak, wszyscy. No. Wszyscy równo minut, żeby nikt się nie poczuł skrzywdzony. A jeszcze bym dodał do tej wyliczanki hańby polskiego futbolu, że mnie już zbrzydło takie przepychanie zwycięstw wiosną przez polskie kluby w to Europie. To prawda. Ile można? Ile można? Ile można? My ciągle tylko wygrywamy. Ale w jakim stylu? Sukcesy. Co ja mam z tym zrobić? Gdzie ja mam te gabloty nowe kupić? Już szkło się w krośnie skończyło, to gablot dla polskiej piłki, bo tyle mamy tych zwycięstw. Trzeba w końcu poszukać stylu, a nie wyników. Ale powiem ci zupełnie szczerze, że spodobało mi się jedno określenie, które sam napisałem w swoim blogu. To nie jest częsta rzecz. Że o tym, jak ostatnio polski klub wygrywał na wiosnę w europejskich pucharach, czytaliśmy na ścianach w Lascar. Były tam takie malunki. To nawet nie był to magazyn Hat-Trick. Magazyn Hat-Trick to już nowoczesność. Nie były to kamienne tablice, to były malunki na ścianach pomiędzy bizonami. Mniej więcej tak dawno wygraliśmy, bo minęły 32 lata, odkąd Lech przeszedł Sampdorię. Legia przeszła Sampdorię. Idzie do środkowania do Cyzia, ale tam jest Kowalczyk, tak!
to jakoś tak szło w czołówce magazynu Goal. Chyba od tego się w ogóle zaczynało. To dla pokazuje mnie skalę tego sukcesu. Właśnie, magazyn Goal się od tego zaczynał. Dla mnie najbardziej wstrząsające było to, że bohaterem tamtego dwumeczu był Wojciech Kowalczyk, który w międzyczasie zdążył zostać moim znajomym. A ja wówczas miałem to rok. To jest wielki upadek Wojtka jednak. Że od wtedy wygrywał, a tutaj się z nami zna. No naprawdę, Wojtek. Tak. To jest dosyć istotny problem tego, jak dużo czasu, jak dużo wody w Wiśle minęło od momentu, kiedy tamte rzeczy się działy, do momentu, kiedy Lech Poznań pokonał Bodoglimczan w dwumeczu dosyć sprytnie. No, mówię, możemy śmiało rozdzielić, zadać sobie pytanie, wszyscy w tych mitycznych tramwajach dzisiaj, czy żyłeś, gdy ostatnio polski klub wygrywał na wiosnę dwumecz? Prawdopodobnie nie, bo ludzie tyle nie żyją. To jest ten nasz gatunek, nie wykształcił takich mechanizmów ewolucyjnych, żeby żyć ponad 100 lat, bo tyle żyją ludzie, którzy pamiętają ten mecz. Ale to prawda, no to jest opór dawno. Ja sobie jeszcze odświeżałem to wszystko, o czym mówiliśmy już w poprzednim programie, kiedy z Bodoglimczanami osiągnęliśmy zwycięski remis, już dzisiaj można go określić w taki sposób. No i naprawdę to jest absolutnie wstrząsające, jak wielkie dziury są pomiędzy jakimikolwiek naszymi choćby promyczkami nadziei na cokolwiek w europejskich pucharach. No tam się nie dzieje nic. Jak odświeżasz sobie, teraz widziałem, że były spekulacje, bo 90 minut też dosyć często robi taki, ile meczów graliśmy w danym miesiącu na przykład i takie statystyczne. No i wychodzi, że w marcu w europejskich pucharach no niewiele tych meczów graliśmy. Nie jest to taki miesiąc typowy dla grania w polskich klubów w piłkę gdziekolwiek poza Ekstraklasą i Pucharem Polski. Absolutnie niespotykane, jak to się ja powiem ci, też odkurzyłem sobie. Odkurzyłem sobie mecze Legii z Sampdorią. Dotarłem do taśm. One zaskoczyły mnie, że miały to taką przedwojenną oprawę, że wiesz, tam jak coś komentator mówił, to tego nie słyszałeś, tylko była zapauzowana i mogłeś sobie przeczytać. Tak, tak się pojawiło, no dobra, taka tasiemka. Tak. Był to skrót, nie wiem, oni tak się szybko poruszali, tam był trochę tego slapsticku. Bardzo fajna transmisja. Podobało mi się, że oni grali wtedy jeszcze w tych Melonikach i taki tutaj mieli taki ten, tak dotąd takie to wycięcia. Wtedy był futbol, tak, to było to. Dziwiło mnie, że łapią w ręce, bo to jeszcze było zanim rozdzielił się zasady na rugby i potem rugby się rozszczepiło na rugby 7 osobowe, 8-osobowe, 9-osobowe i na futbol. Wtedy jeszcze zdarzało się łapać w ręce. Tak. Chyba można powiedzieć na koniec wstępu, Kuba, tak, że czy to się komuś podoba, czy nie, czy ktoś chciałby zawsze oglądać polskie drużyny wygrywające 4-0, napisała się dzisiaj historia. Czy ktoś chciałby, żeby historia napisała się przeciwko potędze europejskiego futbolu, żeby to miało jakiś większy wybuch, no bo ten mecz był meczem, tak? No nie był jakiś niesamowicie ekscytujący, nie było karnych, nie było 5-3. Po prostu spokojnie, statecznie wygranym 1-0. Ale tak, to jest historia, to jest bardzo duże wydarzenie dla całej polskiej piłki. Zerwanie pewnych takich też, wiesz, egzorcyzmowanie pewnych demonów. Można licznik włączyć od nowa. To jest prawda. Niech padnie to teraz, bo kiedyś paść musi. Robert Lewandowski już nie gra, a Lech Poznań gra, więc możemy się... Mógł nie odchodzić, jak to ująłeś. Mógł nie odchodzić. Grałby w Lechu, to proszę. Grałby w pucharach do tej pory. Długo się, Kuba, wskazywało wiele na to, że Robert Lewandowski zrobił dobrze, odchodząc z Lechu Poznań, aż przyszedł ten dzień, że jednak nie. Tak. Teraz jak patrzy sobie, pewnie siedzi sobie teraz w fotelu, grali chyba w Manchesterze, czyli grali w Anglii, to pewnie może, nie wiem, leci samolotem i rozmyśla, może trzeba było zostać. Ta bułgarska nie taka zła właściwie. Grałbym sobie teraz, może trafił na Slovan. Kto wie? Jeden z Johnem. Anioł na ramieniu pyta, co zrobiliśmy nie tak? I diabeł mówi, jak to co? Wszystko. Wszystko poszło nie tak, dlatego możemy się przedstawić, mam dwie propozycje. Pierwsza to jest Robert i Lewandowski, a druga to jest inny bohater tego dnia. Ja będę na przykład Adriel, a ty będziesz Baluła. Idźmy w bohatera Adriela Baluę. To jest Tetrycy, program po meczu Lecha Poznań, jak się domyślacie. Znamy już wynik meczu Lecha Poznań i zwyciężył Lech Poznań 1-0, choć w tej najistotniejszej statystyce
przegrał 0,57 do 1,36. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Wywiózł haniebny remis z Norwegii, gdzie tego remisu nie potrafiło wywieźć większość drużyn. A potem absolutnie pyrrusowe zwycięstwo okupione niesmakiem wielu ludzi. Niesmak pozostał. Awans jest, ale niesmak pozostał. Ile jeszcze będzie takich awansów? Dlaczego nam to wciąż się dzieje? Wciąż te zwycięstwa i zwycięstwa. Nie można tak. I wszystko przepchnięte. Naprawdę. Dramat. Skandal. Nie wiem. No. I tak. To jest z tym Lechem właśnie. Ty, Lech, nigdy nie grasz w piłkę dobrze, a w jedną ósmą ligi konferencji masz. Sytuacja wygląda i prezentuje się w sposób następujący. Nie jestem oczarowany grą Lecha Poznań w tym spotkaniu, a jednocześnie nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób deprecjonować tego, jak rozegrany został ten dwumecz. Dwumecz, tak. Tak naprawdę, wiesz co, to co rozmawialiśmy, Kuba. Lech wygrał ten dwumecz. Ja wiem, że bramka Isaka jest symboliczna, ale to Lech wygrał ten dwumecz. Tym remisem na Bodø/Glimt, gdzie to był dużo lepszy mecz, moim zdaniem, niż ten dzisiejszy. Dzisiaj dopuścił do sytuacji, bywał czasami rozklepany, strzelił bramkę, ale de facto, taktycznie, to Bodø nic nie zrobiło niebezpiecznego na własnym boisku, to Lech miał lepszą sytuację. To był znakomity mecz Lecha Poznań. No, chyba nawet wydaje mi się, że jest potwierdzenie, jeśli chodzi o grę defensywną, że tam to słynne osławione XG było niższe niż w rewanżu. No bo to, co dzisiaj miał pan Vetlesen, to jest skandal. To są momentami działo się, no może nie w samym polu karnym, ale na przedpolu pola karnego Lecha Poznań. To nie były takie momenty, że myślałem sobie, kurde, monolit. A były takie momenty w Bodø/Glimcie. Ale powiem ci, że odczułam taki delikatny cień satysfakcji, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale w momencie, kiedy bardzo mocno krytykowaliśmy Czesława Michniewicza za styl meczu z Meksykiem, to ja starałem się przeforsować, że to też jest swego rodzaju dwumecz, bo z Argentyną naprawdę mnie wszystkich oklepie. Więc z Meksykiem remis ważny, taki właśnie jak z Bodø/Glimtem, a z Arabią Saudyjską pokażemy orkiestrę. No ja widzę jednak pewne różnice między remisem z Meksykiem i remisem z Bodø/Glimt, choćby między potencjałem zawodników, jakich posiadasz. A tak, potencjałem, tak. Potencjałem, że tak, co innego jest robić 0-0 jak z Bodø/Glimtem i stwarzać najlepszą sytuację w meczu, a co innego robić coś takiego, mając Piotrka Zielińskiego, mając Roberta Lewandowskiego, mając jeszcze kogoś, kto potrafi grać w piłkę na dużym poziomie. Więc myślę, ale że to dodawało dosyć istotne. To dodawało dosyć istotny element tego. Tak? Natomiast ja będę zawsze... Ja nie czytałem tych opinii o tym, że Lech gra nie wiadomo jak zły futbol po tym 0-0 i nie miałem wrażenia, że to był tak paskudny mecz. A też oglądaliśmy ten mecz razem i ten z Meksykiem też raz. Parę tekstów czytałem o tym, jak zły futbol grał Lech Poznań, ale o tym już rozmawialiśmy wcześniej. Natomiast mnie bardzo zaimponowało podejście do tego dwumeczu jako do takiego miejsca, gdzie faktycznie trzeba bardzo płynnie i elastycznie zmienić swoją wizję. Bo widać było ewidentnie w moment w drugiej połowie, kiedy Lech przyspieszył na krótko i nie przyniosło to jakichś spektakularnych efektów, głównie za sprawą tego, że Balua grał tak jak grał, ale widać było ewidentnie przyspieszenie na początku drugiej połowy, czyli w tym momencie, kiedy pewnie zaplanował to przyspieszenie John Van den Brom. I gdy sobie myślę o tym, jak wyglądał mecz w Norwegii, jakie miał fazy, jak Lech tam no, raczej niespecjalnie w ogóle zbliżał się do jakichkolwiek opcji kontrowania. Jak to wszystko zostało osadzone w tym szerszym kontekście, w kontekście takim, że Bodø/Glimt u siebie na 15 meczów wygrywa 14. Są to istotne konteksty, tam był neutralny teren, Polska-Meksyk. Tak? To Polska, nie ciągnę tej analogii. Chodzi mi bardziej o to, że kiedy w międzyczasie pojawiały się na przykład teksty takie jak Kamila Kosowskiego czy Sylwestra Czereszewskiego, że Van den Brom to jeśli nie awansuje dalej, to powinien w ogóle zostać zwolniony. A wiesz, to powinien to przejąć? Byli piłkarze. Po prostu byli polscy piłkarze. Konsylium złożone z byłych polskich piłkarzy zasugeruje podkonsylium, które na bieżąco będzie się zajmować sprawami Lecha, ale konsylium byłych piłkarzy będzie ostatecznie podejmować kluczowe decyzje dla Lecha Poznań i wszystkie mecze już do końca świata Lech wygra. To mnie strasznie tak zaskakuje, bo z jednej strony jakby znam ten tok myślenia, że jest ktoś z zagranicy, no to w naturalny sposób, jeśli jesteś byłym piłkarzem, no uważasz, że ta posada jest obsadzona w zły sposób, bo lepiej gdyby był to jakiś były polski piłkarz. Natomiast John Van den Brom coś tam gdzieś kopnął, gdzieś tam z kimś grał. Ale Kuba, porozmawiajmy o tym, że John Van den Brom dzisiaj
ogrywając Bodoglimt, ale mi się upiekło. No już czułem po prostu topór nad głową. Ja przez chwilę ale mogę w to uwierzyć w ogóle. Ja patrzę, mówię, jak? Moment, kto? Bo widziałem tekst Damiana Smyka, mówi, że nie zwalniajmy Johna Van den Brauwa. Damian, ale kto dzwonił? Kto pytał? To ty dzwonisz? Mówię, o co chodzi, że nie to zwalniamy? To może też nie zmieniajmy kolejności dni, że niech będzie czwartek po środzie. Okej, zgadzam się z tym. Mam wielki i ważny apel. Nie przenośmy stolicy do Ciechanowa. Ciechanów nie jest odpowiednim miejscem. Tam jest siatka dróg tak ułożona, że trudno będzie zmieścić jednocześnie cały parlament. Mm-hmm. Ale okazało się, że nie, że faktycznie były takie opinie. I wymieniony był właśnie między innymi z nazwiska i imienia Kamil Kosowski. A Kamil Kosowski śledzi bardzo uważnie Ekstraklasę i Lecha Poznań w takim układzie również, więc jestem bardzo zaskoczony. Byłem skłonny uwierzyć, że taką opinię mógłby wypowiedzieć zaskoczony reprezentant Polski, który no po prostu... Słuchajcie, ja opowiem, to jest do odtworzenia. Kiedyś byłem w studiu z Andrzejem Grajewskim. Było to dzień po tym, jak Andrzej Grajewski miał Hate Park z Krzyśkiem Stanowskim w kanale sportowym. No i Andrzej Grajewski przyszedł do tego programu. Natomiast nie spodziewał się tego, że będzie dostawał pytania o bieżący futbol. To najgorsze, co może się wydarzyć w programie. I właśnie chyba dostał pytanie właśnie o jakiś mecz Lecha Poznań, tak? No, powiedział, zastanowił się, Lech zawsze był niebezpiecznym rywalem. Już za naszych czasów widzę, że wybrnął, tak? Tak, nie, dobrze jest wtedy się odwalić jakieś anegdoty. No to ja pamiętam ich, jak było w 95, jak graliśmy. To było bardzo podobne do tego, co dzieje się obecnie. I wtedy tak wyłapujesz, patrzysz po twarzach, czy ci przytakują, to przytakują podobnie. Tak, no dokładnie, tak było wtedy, bo wtedy było tak. I znowu potwierdzają. No i dalej ciągniesz anegdoty. Było dość jasne, że Andrzej Grajewski nie zna żadnego piłkarza bieżącego Lecha Poznań. Podobnie jak ja, więc tutaj jesteśmy zbliżeni do siebie mocno pod tym kątem. No więc spodziewałbym się, że taki ekspert może wypowiedzieć, że Van den Brom, co? Ma Lecha Poznań? Ja pamiętam ich z 93, to mocna drużyna. Oni powinni mieć więcej punktów, bo te drużyny ja połowy nie znam w tej Ekstraklasie. To jest siatkówka, czy to jest piłka nożna? W co oni grają? Miesięgnica? Kiedy oni powstali? Miesięgnica? Czekaj. No właśnie, więc, no, a nie, ale Kamil Kosowski, no jednak interesuje się tym wszystkim, więc to, że Van den Brom gra o posadę, nie o posadę, to gra Bartosz Gwal ze Stalą Mielec po porażce i po fatalnym stylanie. Pan Van den Brom, który robi punkty i robi puchary, tak? Zwłaszcza, że kurde, no naprawdę on mi zaimponował, bo pamiętam doskonale te momenty, kiedy rozpoczynała się jego kadencja, gdzie się wolno rozpędzał i gdy dosyć spokojnie zapewniał, że... Brombim był. Tak. Był Brombim. Dojdą do zdrowia stoperzy, to wtedy pokażemy. Ja wtedy też tego siedziałem, bo to chciałem trochę tak, słuchajcie, mam bardzo dobrego Bartosza Salamona. Nie uwierzycie, jakim on jest kocurem. Rudiger, Pepe i Nacho Monsalve. Wymieniłem trzech stoperów, którzy pierwsi mi przyszli do głowy, ale tak się składa, że to trzej najlepsi stoperzy w historii w piłki nożnej. Połączeni w jedno, to właśnie jest Bartosz Salamon. Tylko wróci do zdrowia i wtedy zobaczcie Lech Poznań i mógłby wtedy powiedzieć, będzie grał w Europie dłużej niż Robert Lewandowski. My byśmy się zaśmiali, ho, ho, ho. A to się okazuje, że no kurde blade, Bodo Glimt, czyli drużyna dość nieprzypadkowa, na przestrzeni 180 minut ma jedną setkę tak naprawdę. I to jest wszystko, co oni tworzą. Bo jedna rzeczywiście bramka, sytuacja, która powinna się skończyć bramką, to no, prawda, ale poza tym, no to tak, no wiadomo, że były momenty, kiedy rozklepali tą w polu karnym, ale to nie było nic specjalnego. Nawet kiedy się działy takie rzeczy, że dochodzili do tego pola karnego, to bezlitośnie obijali piłkę o własne stopy, tak jak ten pan Gronkier. No umówmy się, czy Bednarek musiał zostać bohaterem tego meczu? No nie. No nie musiał zostawać. To nie jest tak, że wiesz... Ja znam takie historie, taki heroiczny występ polskiego bramkarza. Polski bramkarz na plecach. Jak żółw z Galapagos niesie skorupę, tak on zaniósł drużynę. No nie, no tak nie było po prostu w tym dwumeczu. W ogóle. I to jest coś, czego nie wiem nawet jak można by było to zdeprecjonować. Jestem naprawdę szczerze zaskoczony takimi opiniami, ale byłem też szczerze zaskoczony, gdy Sylwester Czerwiecki ściągał Nikitę Kowalonoksa do Stamilonczy, więc być może jest to z tego samego klucza decyzja podjęta, że jednego dnia pomyślę sobie, że Nikita Kowalonoks jest dobrym wzmocnieniem na pierwszą ligę, a drugiego dnia pomyślę, że John Van den Brom nie jest dość dobrym trenerem, by prowadzić Lecha Poznań dłużej. Że każdy kasztan mógłby w taki sposób Bodo Glimt
przejść po prostu. Mhm. To jest dla mnie duży sukces Van den Broma i uważam, że to jest coś, co trzeba było podkreślać, biorąc pod uwagę, że taka krytyka się wobec niego pojawia. Bo to, co zaplanował i to, co zapowiadał i to, co mówił, zostało zrealizowane, a to jest dosyć rzadka rzecz. No może w lidze mogło być lepiej, tak? Ale też Krzysiek Marciniak na Twitterze zauważył, że Lech Poznań po przejściu tej rundy rozegra w sezonie minimum chyba 57 meczów. Czyli to jest europejska dawka. To jest dawka, która w Polsce największą przyjęła chyba Legia Warszawa i to kilka lat temu, kiedy jeszcze grała dość długo w pucharach. Dłużej niż ostatnio. No, chyba podejrzewam, że pewnie sezon Ligi Mistrzów byśmy musieli brać bardzo prawdopodobne, pod uwagę. Bardzo prawdopodobne. Bo oni też grali kwalifikacje. No fakt, że kwalifikacje Lecha były długie. Czytałem zresztą też takie próby deprecjonowania Lecha, że przecież oni już z dwóch pucharów odpadli. Odpadli z Gro Ligi Mistrzów, odpadli z Gro Ligi Europy, więc co to teraz za sztuka? Jak oni do trzech razy sztuka? No, dość duża sztuka. Halo? Taka sztuka? To wy tam chłopaki deprecjonujecie nasz awans? Nie wiem, czy widzieliście. Przed meczem nad głową ja, Tomek Rząsa, miałem parasol z ligą konferencji, to jest wciąż Europa, tak? Wy jakie macie tam parasole? Czy Puchar Polski ma w ogóle parasole ze swoim logiem? Wy mi powiedzcie. Fajnie, kto tam gra w Pucharze Polskim? O, Motor i KKS Kalisz, Lechia Zielona Góra? No to rzeczywiście, oczywiście nie ma co się śmiać, Lech, szacunek dla tych drużyn, że są tak daleko. Wstyd dla Lecha, że odpadł ze Śląskiem Wrocław, ale myślę, że z dwojga to woleliby przejść właśnie na wiosnę takie Bodo Glimt, niż kolejny raz dostać w trąbę w finale Pucharu Polski. Nie, no to jest coś niewiarygodnego i ilekroć sobie patrzę na te rzeczy, które mogłyby jakoś ten sukces Lecha obniżać, rangę tego sukcesu i w ogóle wymiar tego sukcesu w całej Polsce, no to jest to trochę zabawne, bo no, ta kwota, którą wymieniłeś, 600 tysięcy. Ale nie, Kuba, najlepsze jest to, że można to zrobić, bo Lech, ja dopiero wczoraj dzisiaj skłamałem do końca zasady Ligi Konferencji, tak? Że część drużyn, która jest w Lidze Konferencji, nawet nie grała w tej rundzie. Slovan, a ja nie gram w tych nie, sorry, ja już się tak zmachałem. Wy sobie grajcie, chłopaki, ja i Dew Gardens, to my to mamy w dupie to granie, tę rundę, co wygracie, tak? Wygracie takie przedbiegi, to są takie trochę, wiesz, no wiesz, o co chodzi, tak? Więc no, to jest troszeczkę, że wiesz, to była runda, którą Lech przeszedł, a w której Slovan nie musiał grać, bo już ma zapewnioną grę w dalszej rundzie. Natomiast my, jako Polska, jako piłkarski naród, nie jesteśmy w pozycji, żeby deprecjonować takie coś. No, przeszedłeś, wiesz. To przeszedłeś. Nie był to zły dwumecz. Był wyrachowany, ale nie był też jakimś obrzydliwym graniem, moim zdaniem. Nawet jeśli to nie były piłkarskie fajerwerki, przede wszystkim doceniam to. Musisz też pamiętać, że te Slovan Dew Gardensy sprawiły, że w tej fazie Cole grało Lazio i Fiorentina na przykład i parę innych. No tak. Oczywiście. Oni wypchnęli w fazie grupowej do tej fazy knockout dosyć mocne ekipy, więc nawet tutaj da się odbić kółeczka. A gdy się próbuje doczepić w jakikolwiek sposób tego, że to puchar pasztetowy i tak dalej, i potem właśnie staje przed oczami ta kwota 600 tysięcy euro za zwycięstwo, to jest dość dużo pieniędzy. To jest bardzo dużo pieniędzy, bo próbuję sobie pomnożyć przez 4, ale to jest w sumie bezcelowe mnożenie przez 4, bo euro już nie kosztuje 4 złote. Dzwoni Piotr Rutkowski do Michała Świeczyckiego. Halo? Michał? Ile za tego wyladana? Słuchaj, bo my tu wygraliśmy dzisiaj z Podo Glintem 600 tysięcy euro. Co? Wy musicie wygrywać jakieś pieniądze, żeby je mieć? Nie możesz po prostu dać ich? O co chodzi? Mogą być tam. Ale o tym przyjdzie czas pogadać. Tak, do Rakowa jeszcze wrócimy i do Piotra Ubidzińskiego w Rakowie wrócimy i do sprawozdań finansowych Rakowa też wrócimy, ale istotnie, kiedy słyszysz tego typu kwoty, zwłaszcza patrząc na to, jak wyglądają no, targi w Ekstraklasie, gdzie czasem jest tak, no 400 tysięcy euro za naszego piłkarza, to całkiem godna oferta. Co prawda, wolelibyśmy go sprzedać przynajmniej za 500 000, ale to już byłoby coś. Ale no trochę dzisiaj tak coś mnie tutaj uwiera w plecy. A, wiem co, to kufer, gdzie mam kosztowności. Mam tutaj całe 600 tysięcy euro, bo wczoraj Iszak strzelił gola panu Bodoglimczanowi w Lidze Konferencji Europy. Czy zadzwonić do Darka Mioduskiego, żeby przechował mi te pieniądze? Ja już ich nie mam gdzie zmieścić. Nie wiem, czy byliście na mojej prezentacji finansowej, ale ja
powiedziałem, że potrzebny jest mi nowy magazyn na pieniądze, które mam jako Lech Poznań. W Legii jest dużo miejsca na pieniądze. Może mi przechowają. Chyba to kasyno w Chłopcach z Frajny było? Co tam tymi łopatami te dolary gdzieś do sypu wrzucali, że już się nigdzie nie mieszczą. Absolutnie. Kuba, ty, nie wiem, czy chcesz coś jeszcze o finansach. Znaczy no o finansach, no to tyle, że Lech, który i tak już jest stabilnym klubem, i tak stoi na dwóch nogach, i tak ma Skurasiów, Szymczaków, Marchwi, no ma Skurasiów, Szymczaków do opędzlowania, no zarabia z nagród naprawdę niesamowite pieniądze, które może właściwie traktować jako pewien bonus, bo nie jest tak, że Lech w tym sezonie zrobił tak, słuchajcie, to jest ten sezon, kiedy my konsumujemy nasze potężne, dobre zarządzanie latami. Wkładamy tyle pieniędzy w pierwszy skład, że albo wóz, albo przewóz. Mhm. No nie, tak naprawdę każde kolejne zwycięstwo i każda kolejna premia finansowa to jest bonus, którego oni nie wliczali gdzieś w ten wyjściowy budżet, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że Karol Klimczak, z opinią Karola Klimczaka, Karol Klimczak, którego mieliśmy okazję już w polskiej piłce trochę poznać, że Karol Klimczak przy budowie budżetu na sezon mówi tak, panowie, słuchajcie, wiem, że w 1/8 Ligi Konferencji Europy jest taka całkiem fajna premia, my ją wliczmy do budżetu i rozpierdolmy na pensję Iszaka. To jest bardzo dobry pomysł. No, tak nie działa Lech Poznań, więc to, co oni teraz zdobywają, to jest tak naprawdę kapitał, który mogą z miejsca wykorzystać dalej na tworzenie jakiejś przewagi. Jest jeszcze inny kapitał, niepoliczalny pieniędzmi, kapitał, którego nie można kupić. Ja sobie wróciłem, Kuba, do początku tych europejskich pucharów, tej kampanii Lecha Poznań. Pierwsza runda eliminacji Ligi Mistrzów, no bo Lech, co jasne, zaczynał od pierwszej rundy. Nie miał żadnych. Drużyny rozstawiane. Czy tu był Lech Poznań, Kuba? Nie. I teraz tak. Będę wymieniał nacje i czy te kluby, czy z tych krajów były drużyny rozstawione przed Lechem Poznań? Że Lech nie był rozstawiony? A one były. One były. Czy to było Lincoln Redims z Gibraltaru? Kurczę, nie było. Tak. W pierwszej rundzie Lincoln Redims, półamatorski klub, który chyba wystawia jakichś 40-letnich braci, którzy są też strażakami, był rozstawiony, a Lech nie był. Czy pamiętam czasy, kiedy Gibraltar był jedynie ciekawostką w świecie wiedzy na końcowych bo stronach? Bo tam są te małpki na są górze. Są mapy, tak, tu z tymi się każe Gibraltar. A w tym momencie, przed tym sezonem, sytuacja rankingowa była tak katastrofalna, że te małpki się skrzyknęły i miały lepszy ranking. No. Dalej, Kuba. Dudelange. Pamiętamy, to już nie jest to Dudelange. Nie, ale są. Żalgiris. Stary, dobry Żalgiris, który nigdy nie może nic przejść. Cholera jasna, bo tam na Litwie nie traktują piłki poważnie. Ale pewnie jest rozstawiony. Oczywiście, że jest. A The New Saints? Walijczycy. Popularni Walijczycy. Takie The New Saints, które jak Legia losowała, to dobra, to tam 5-0 i idziemy dalej. Tak, słuchajcie, The New Saints, mam taki pomysł, żebyśmy wystawili budowniczych Legia Training Center, bo to jest bardzo trudna drużyna, ale jednocześnie fajnie było z nimi wygrać, z naszymi budowniczymi. No i oczywiście The New Saints też byli rozstawieni i stare, dobre Shamrock Rovers, ale pewnie zastanawiasz się, kurczę, no Lech pewnie miał pecha, że był ostatnią z tych nierozstawionych, tak? A nie, jeszcze Linfield Belfast, Zriński Mostar, Szachtior Soligorsk, zawsze groźna Sutjeska Niksić, i Kiklasvik, tak, był za farerskim Kiklasvikiem, jeśli chodzi o ranking. Nie, to Sutjeska. Był, ja wiem, że jest wczesna pora, ale muszę. To był kurwa drama. Już się skończył. Dzięki temu sezonowi się skończył, bo Lech ma teraz kilkanaście punktów rankingowych. Przeskoczył dzięki dzisiejszemu chyba meczowi czy dwumeczowi. Nie jestem w tym dobry, ale Janek Sikorski to na pewno usystematyzuje. Przeskoczył Besiktas. Ma w tym momencie ranking na poziomie drużyn niemieckich, włoskich, które nie grały w pucharach, ale awansowały, tak? Ma rozstawienia, ma ścieżkę. Zawsze mówię, ranking UEFA to jest koń, na którym jedziesz w pucharach. On ci toruje ścieżki. On sprawia, że losujesz Hibernian z FC, a nie na przykład Karabach. Mhm. Po prostu. I teraz Lech jest po prostu po właściwej stronie grania w pucharach, a wciąż może być jeszcze wyżej, bo czekaliśmy, Kuba, ile? Czekaj, 32 lata, tak? 32 lata. Ja nie operuję na takich dużych liczbach, bo mam tylko 10 palców. A weź, ile możemy czekać na kolejne zwycięstwo w pucharach? 3 tygodnie. To tak. Byłaby pewna różnica. Tak, to jest fakt. Przy czym warto pamiętać, że Liga Konferencji Europy to jest puchar, w którym dość łatwo
wziąć udział po prostu jako polski klub. Nie jest tak, że jesteś skazany, jeśli Lech zająłby, nie wiem, miejsce, które gwarantuje, no nie no, mistrzostwa to pewnie nie zdobędzie, ale tak czy owak, wystarczy, że się do tych pucharów zakwalifikują i właśnie trafiają w tą ścieżkę, gdzie mogą z tą Ligę Konferencji przechodzić sobie faza po fazie. Oczywiście to nie jest tak łatwa ścieżka, jak ścieżka dla mistrza, bo trzeba pamiętać, że Lech te mecze w Lidze Konferencji i ostatecznie chyba też koszyk w Lidze Konferencji zdobywał dzięki temu, że spadł z Ligi Europy. Spadł najpierw z Ligi Mistrzów, potem z Ligi Europy. Natomiast przy tym rankingu nie jest skazany na pożarcie, tak jak czasem bywało wcześniej, że okej, masz niezły ranking, ale zajmujesz trzecie miejsce lidze, czy wywalczysz sobie awans do europejskich pucharów poprzez Puchar Polski i już w pierwszej rundzie trafiasz na kogoś zdecydowanie lepszego. W tym momencie tego nie ma i jest szansa. Czy tylko Kuba, chyba Lech spadł od razu do Ligi Konferencji, odpadając. Nie grali jeszcze w ten? No to bez różnicy. Systematyzując. Systematyzując, dokładnie. Więc to nie jest tak, że jeśli Lech zawala ten sezon ligowy, bo no nie walczył mistrzostwo, więc można to nazwać rozczarowaniem wśród kibiców Lecha Poznań, to nie jest tak, że nie będzie miał całkiem przyjemnej ścieżki do tego, żeby powtórzyć sukcesy. Będzie miał po prostu ścieżkę, która nie wymaga grania na przykład w trzeciej rundzie z FC Basel, tak? Czy w czwartej rundzie, wiesz, nie mając mistrzostwa, w tym momencie w zasadzie Lech już ma duże szanse na to, żeby być rozstawionym do samego końca eliminacji Ligi Konferencji. Jeszcze dobrze, jakby coś tam dorzucił, ale już przy odpowiednim układzie, no zamiast trafiać potencjalnie Villarreal, Bazyle czy Slavię w playoffach, jest szansa na Hamrun Stampars, Spartans, Viking Stavanger czy FC Vaduz. No to są zasadnicze różnice, to są gigantyczne różnice. I teraz najważniejsze, co musi Lech zrobić, to po prostu awansować do pucharów. Bo największym grzechem pucharowym Lecha było to, że oni wchodzili, robili niezły wynik, a później ich nie było. Tak. Rok po roku, jeśli Lech będzie po prostu grał, jeśli na przyszłym sezonie nawet po prostu przejdzie jakieś eliminacje, dorzuci punkty, to będzie cały czas się kumulować. Tak? Ma już fundament, z tego sezonu zbudował fundament, teraz go trzeba obudowywać i będzie łatwiej z każdym rokiem. I co najważniejsze, ten fundament jest dość łatwy do rozbudowy z uwagi na to, co myśli wcześniej, czyli to nie jest tak, że Lech teraz musi, dobra, okej, zrobiliśmy historyczny sukces, więc teraz sprzedajemy wszystkich jak leci po to, żeby załatać dziury w budżecie. No nie, wręcz przeciwnie, Lech może być, jeśli nie równie mocny, to być może nawet mocniejszy, biorąc pod uwagę to, jak się kształtuje jego sytuacja organizacyjno-finansowa, że tak to określa. Dodam, że Lech z tym rankingiem, który teraz ma, byłby już losowany z drugiego koszyka w Lidze Konferencji. Mm-hmm. No i wtedy wyjściowo jakby jesteś typowany do tego, żeby grać jednak dalej. A był losowany z tego samego, co FC Balkani z Kosowa. Nie pytaj nigdy, co FC Balkani robiło wcześniej. No, więc to są dwa bardzo duże czynniki, których nie da się zlekceważyć. Dla mnie przede wszystkim ten ranking, bo 600 tysięcy euro możesz wydać 10 razy tyle na piłkarzy, no, nie zrobić takiego rankingu, pamiętam, tego fundamentu. Castratiego i Haratina, no między właśnie. Innymi. Natomiast no, przy tak zarządzanym klubie jak Lech, to wydaje mi się, że jest to duża szansa na to, żeby na przykład nie sprzedawać swoich kluczowych zawodników, bo przedłużenie kontraktu Iszaka no, było dla nas szokiem, bo znamy Lecha nie od dziś i nie od wczoraj. I wiemy, że zazwyczaj trudno jest im wydać tyle pieniędzy na to, żeby przedłużyć kontrakt ze swoją. Przedłużyli z kartą. Z kim mogą? Wiadomo, że Skóraś musi iść dalej, tak? Tak, no Skórasia trudno by było stopować. Natomiast Marfińskiego. Natomiast już teraz wykonują tego typu ruchy, a każde kolejne zwycięstwo i każda kolejna gotówka ponad im gwarantuje większy komfort przy takich ruchach. Wiesz, po prostu ta Liga Konferencji jest taka... My wszyscy troszeczkę z niej żartowali, że to jest właśnie taka liga dla takich nacji jak my, nie? Mm. Ale my w tym i tak nie braliśmy udziału, gdzie do końca toczyliśmy. A teraz czujemy, kurczę, fajnie, no. Jest spoko. Wiemy, że to są rozgrywki takie trochę pocieszenia, ale fajnie, ja się mogę poekscytować w marcu tym, czy to nie musi być koniec drogi. To nie jest tak, że teraz trafię jakieś drużyny typu chciałem powiedzieć o pewnej drużynie, która odpadła. Jakieś takie, wiesz, że no trzeba naprawdę, by przeskoczyć 15 poziomów. Nie, można grać dalej, można rywalizować, można wygrywać. A to jest oprócz ciekawe też pod kątem takim właśnie tych narzekaczy, którzy chcieliby jakoś tutaj zdeprecjonować. Wyobrażam sobie człowieka, który wchodzi teraz na środek bułgarski. Tak. Witam was wszystkich, drodzy 35 tysięcy kibiców Lecha Poznań. Dawno nie widziałem 305 tysięcy kibiców Lecha Poznań. Rozejdźcie się do domów, to jest puchar o nic, to jest puchar gówno. Niepotrzebnie tu przychodziliście, nie oglądajcie tego meczu, wypad stąd, bo nie warto się tym jarać, macie kolejkę ligową w weekend, tym się jarajcie. No nie, Lech nie jest to oczywiście rekordowa frekwencja, jeśli chodzi o Lecha Poznań, bo Lech potrafi 40 tysięcy złapać. Chyba nie było kompletu, ale widziałem, jak ostatni raz to sprawdzałem.
sprawdzałem, że chyba 33 tysiące było uprawnionych do wejścia, a jeszcze sprzedaż trwała. Więc no to jest gigantyczna frekwencja, biorąc pod uwagę, że Lech chyba zaczynał rok od 10 tysięcy na którymś meczu ligowym. Nie chcę strzelać, ale mniej więcej taki był ten zakres frekwencji. Już nie będę wracał z powrotem do tego, jaki to jest wpływ budżetowy. Ale kurczę, nie powiesz żadnemu z tych kibiców, którzy przeżyli po raz pierwszy w swoich życiach często, bo widziałem te ujęcia. Tam byli 30-latkowie. To już są ludzie dosyć wiekowi. Starzy. Ale w ich życiu nie było takiego momentu, że klub z Polski przechodzi kogokolwiek w Europie. Wszystkie kikuty, które przeżyli kibice Lecha. Wszystkie te sytuacje. Ja Jean wiem, Gris, że tam były dużo mocniejsze drużyny, ale te właśnie wiosenne, ach, kurczę, niewiele brakło. No w końcu nie ma niewiele brakło, tylko gramy dalej. Proste. Dochodzi do tego, bo powiedzmy aspekt Udinese i innych porażek z zespołami. Bragi, tak? Chyba tak. No można też pod to podciągnąć te eliminacje, gdzie nie kompromitowali się, tylko przegrywali z drużynami uchodzącymi za mocniejsze, czyli na przykład jak wtedy z Bazyleą. Drugią. No, na przykład. Natomiast do tego dochodzi jeszcze ten cały aspekt tych regularnych kompromitacji Lecha ze żwirem europejskim i trwonienie potencjału na to, że masz super rozstawienie. Naprawdę, zobacz, wylosujemy ci z tej oto czapki Żalgiris. On w tej czapce spędził ostatnie 20 lat. Nie trenowali w piłkę. I co? I Żalgiris potem przechodził przez Lecha Poznań. Stjarnan, Żalgiris. Podejrzewam, że jeszcze o tym zapomniałem. Jest jedna też nauka, że to jest dla nas coś nowego. Dla nas jako Polaków, dla nas jako ludzi, że być może eliminacja europejskich pucharów, czyli nasza gra, to gdzie my się czujemy najlepiej, to jest nasze poletko, to jednak nie jest najważniejsze. I to jak grasz z Wikingurem, z Dudelążem i tym podobnymi, świat tym nie żyje. Później jest też życie. Ale no, trudno nam też być tutaj jakby, trudno nam się dziwić po tym, jak przez kilka lat w sierpniu kończyliśmy emocje z pucharami. Więc rzeczywiście nie znaliśmy niczego innego. Nie znaliśmy innego świata. Byliśmy tutaj w komórce pod schodami i to był nasz świat. Jimmy Conrad dzisiaj pogratulował Lechowi Poznań. Jakiś znany człowiek. Okej. Okay. Napisał jądro ciemności. Nie, to nie tak. To nie ten. Dobrze, tak. Jestem Joseph Conrad. Pływam na parowcach, a później osiadłem i napisałem jądro ciemności Lorda Jima i Nostromo. A teraz gratuluję ci, Lechu. Dobra robota, Lechu Poznań. Na końcu czasu apokalipsy, na podstawie prozy Josepha Conrada jest taka anotacja i gratuluję Lechowi za to, że przeszedł Bodoglim. Nie, Jimmy Conrad, chyba jakiś były piłkarz z zagranicy, więc jak piłkarz z zagranicy... To nie Polak? Joseph Conrad, dlatego się dziwię, że to może być brat. Prawda. Co napisał, wiesz, jądro jasności. Na przykład, bądź też napisał losy Lecha w Europie wiosną. Nie była to długa książka. Więc teraz jesteśmy w świecie, do którego nie byliśmy przyzwyczajeni, który był dla nas absolutnie zamknięty, który jest trochę inną rzeczywistością, jeśli chodzi też o zainteresowanie, bo zaczynają się interesować tym różni ludzie, dlatego że grają tu te wszystkie Lazio i inne Fiorentiny. I kurde blade, jak sobie myślę, co dalej, to tak otrzymam podjarkę. Nóżka chodzi. Słyszysz melodię, jeszcze nie wchodzisz na parkiet, ale już nóżka chodzi. Tak się czuje właśnie każdy. Kogo nie bolą losy Lecha Poznań? Ja sobie tak myślę w ogóle, że chyba wypadałoby poznać tę melodyjkę Ligi Konferencji, bo no, znamy Ligę Mistrzów, Ligi Europy już trochę mniej, a Ligi Konferencji to nie wiem, czy w ogóle jak ma. To idzie, jak to idzie? No nie wiem, ale myślę, że jest jakiś utwór. Nie, jesteśmy zbyt dobrym pucharem. PSV, gdyby miało w nas grać, to by wystawiło juniorów. Ale są tu pieniądze i punkty, więc graj, graj piękny Lechu Poznań. I wygrywaj. Tak graj i wygrywaj. Jak sobie myślę w ogóle o tym jeszcze, to UEFA strzał w dziesiątkę. Naprawdę, strzał w dziesiątkę. Bo utrzymać tak wielu ludzi z tak różnych stron świata. Ja myślę, że Bratysława żyje tym, że Slovan jest wreszcie w pucharach w takiej dalekiej fazie. Dostał wolny los. I jeszcze i co tam ci los. Słowacy muszą czuć? O, Lech się cieszy. Ja nawet nie musiałem w tym grać. Jestem tak dobry. Kurde. Djurgårdens, Nica, West Ham United nawet jest w następnej fazie. No te kluby, które dzisiaj... Wiem się, że w West Hamie nie wiedzą. Będzie za tej, kurde, głupia sprawa. Mamy jakiś mecz w ogóle.
Co z kim? To jest fuck up jest? Czy ten drugi tam, Karabao? Ten Karaiby Cup. Nie, coś w pucharach mamy. Dlaczego się mi nic nie powiedzieli? Tu przyjechali, a coś mówią, że są z Polski. Boniek? Ja nie znam nikogo więcej z Polski. Na Fabiański jeszcze. Muzeum mamy czynne od poniedziałku do środy i w weekendy. Dzisiaj muzeum jest nieczynne. Tak mogłoby być. No ale tak czy owak, to jest świat dotychczas nieznany. Absolutnie. Tak, jest. Tak, wkraczamy na nieznane wody. Prawie jakbyśmy byli kapitanami Czarnej Perły. To twoje dzieło, Lechu Poznań. Twoje. Lech Poznań na nieznanych wodach. Jeszcze sobie, bo nie wiem, chcesz coś o meczu powiedzieć? Jak stricte? No co mam powiedzieć o meczu? Baluła mi wkurza strasznie, no. No nie jest to piłkarz, który mi się spłaca. Dlaczego on tak zrobił? Ale jest... Docelimy tę akcję, tak? Tak, docelimy akcję. Baluła, akcja bramkowa, Baluła zrobił wszystko, by nie brać w niej udziału. I to był strzał w dziesiątkę. W ogóle strasznie mnie to zaimponowało, bo widać było w Lechu, że taki był plan trochę. Bo oni, nie wiem czy zauważyłeś, ale akcję tamtą stroną przeprowadzili w bardzo krótkim okresie, chyba z 5 albo 6 razy. Baluła, z czego się zresztą śmialiśmy, pokazał 4 różne rozwiązania tej sytuacji i 4 złe. Mogę, zobaczcie, patrz. Pełen wachlarz. Potrafię zagrać płaskie dośrodkowanie do bramkarza rywala. Jestem w stanie też oddać strzał z ostrego kąta prosto w dłonie bramkarza. Ale potrafię też zrobić coś więcej. Mogę przyciągnąć dośrodkowanie albo zagrać wsteczną piłkę do nikogo. To jest tak zwana kareta Jobków w wojnie. I jestem w stanie sobie wyobrazić. Bodoglimczanie z Bodoglimczewa przyjechali. Widzą, że Baluła zaproponował im 4 różne rozwiązania i wszystkie złe. Mówią, dobrze, okej, okay, na tej stronie naprawdę nic tam się złego nie stanie. A tam pojawia się out of nowhere Joel i dogrywa piękną piłkę do Iszaka, a wcześniej kapitalne dogranie Kamsztema. Baluła by to zepsuł, gdyby tam przyjął piłkę, ale zrobił ruch nogą. To było to. Pomagaj, nie pomagając. To jest bardzo ważne. Czasem, nie robiąc nic, robisz najlepsze, co możesz tylko zrobić. To pochwała nieróbstwa. Pochwała tego, że nie warto na siłę robić rzeczy. Brawo, Adrielu Baluo. Tak trzeba robić. Tak trzeba robić, żeby unikanie pracy, unikanie działania było właściwe. Wczoraj obejrzałem sobie, dzisiaj puszczę ci zaraz i widzom też polecam, wywiad z wiceprezesem. Za chwilę dalszy ciąg programu i tam jest takie pytanie. Rozmawiając z pana pracownikami, nie słynie pan z działania. To prawda, przez 44 lata nie podjąłem żadnej decyzji. Bardzo dobrze. I dzięki temu przetrwałem na tym stanowisku. I to jest właśnie Adrian Baluła, wiceprezes tego meczu. Teraz mi się przypomniało, w miarę jak o tym mówiłeś, że faktycznie Baluła, poza tym wszystkim, co wymieniłem, jeszcze raz stwierdził, że podam Iszakowi do boku. I się Iszak prawie połamał. Po co on to robił? Dlaczego? Jak się działał, robił coś, to wychodziło źle. Przestał robić cokolwiek i wszystko się pięknie ułożyło. Tak jest. Nie ma co poganiać to jest... siebie, życia i świata. Prawda, w 100%. No, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o Lech Poznań. Dziękuję mu za emocje z wczorajszego dnia. I czekamy z niecierpliwością, już za chwilę będzie losowanie. A to nie jest już balon oczekiwań, to jest balon sukcesu. Który można świętować. Tam w środku siedzi Baluła, który nie robi nic. I taki, w takim wydaniu jest zdecydowanie najefektywniejszy. John Van Den Brom, odcięty od stryczka, Lech Poznań teraz, może sobie spokojnie. Polska piłka robi Europie. Tak jest, wreszcie, po tylu latach, naprawdę długo czekaliśmy. A teraz się zajmiemy czym innym. Tak. Rakojem Czystochowa i Piotrem Obidzińskim i zeznaniami. I już tyle o Lechu Poznań, który grał w Bodoglimczewie grał tydzień temu, teraz grał gdzie indziej. Mhm. Natomiast jeśli mowa o... U największego rywala Lecha Poznań tymczasem. Jak urazić bardzo dużą grupę ludzi? Właśnie w ten sposób. Powiem, że Raków to największy rywal Lechowa Poznań w tym momencie. Ale wiesz co w ogóle zauważyłem? Ludziom trochę odjebało. Ale tak. Jak dokładnie? Przede wszystkim na punkcie tego, kto jest synem kogo, kto jest czym rywalem. Tak. Widziałem mnóstwo, znaczy no wiadomo, najbardziej popularne to jest teraz na linii Legia Widzew z takim delikatnym towarzystwem ŁKS-u i Lecha, bo legioniści widzewiacy na Twitterze zwłaszcza, to są derby polskie. Ale teraz przyjaźń odżyła, nie? Kibice Lecha, derby polski, tak? A to, kiedy ten Widzew coś wygra? To my sobie zrobimy derby polski z Rakowem. Dokładnie tak. I z drugiej strony czytam też tweety kibiców Widzewa, że derby? Derby to jest taki mecz jak z GKS-em Bełchatów.
Z Legią to są mecze. No, derby właściwie nie budzą ładunku żadnego emocjonalnego. Mecze z Legią to jest to, na co Tygrysy czekają najbardziej. No i odwrotnie, Lech Poznań. Legia, no w sumie żaden rywal tak naprawdę. Oni finansowo są 14 półek pod nami. Raków to jest przeciwnik. Z Rakowem to przecież w finale Pucharu Polski się grało i oni też w Europie coś tam powalczyli, no to z nim można rywalizować, a nie z tą biedotą z Warszawy. No i tak zaczynałem się wszyscy przekomarzać na tym punkcie, a to mnie trochę dziwi, bo co to właściwie kogokolwiek interesuje, kto jest czym rywal. Wiesz, to jest tęsknota za porządną gównoburzą. Może i tak. Dawno nic się nie stało nowego z dachem narodowego. Dawno Adam Gilarski nie musiał uruchamiać Gilar Mobilo, żeby poruszać jakieś nowe województwo, gdzie jest ustawiona cała trzecia liga, także no, to jest po prostu stąd. Natomiast ja muszę przyznać, że mi się podoba to, że najwięksi wrogowie, Widzew Legia, gdzie 20 lat temu to było, wiesz, po prostu zębami przegryzanie krat, jak jednak to, że ktoś jest twoim wrogiem, jak zapada w serce, prawda? Dzisiaj to w zasadzie to są uprzejmości, to jest sympatia wyrażana przy każdej możliwej okazji, że jednak z Widzewem. Ale to mi w ogóle tak... Czy mam na to uzasadnienie, które wydaje mi się dosyć prawdopodobne, że dla Widzewa bez wątpienia rywalizacja z Legią jest nobilitacją w tym momencie, no bo od 20 lat ich nie było tak naprawdę na mapie tego najpoważniejszego futbolu. Natomiast dla Legii jest dużą wygodą mieć jako rywala Widzewa, z którym przez 20 lat wygrywają głównie i raczej punktów nie tracą. Ale też to jest sentyment. Tak, to na pewno. No i pomijając, że to pokolenie, które stanowi o sile narracji, czyli obecni 30-35-latkowie, no to są wychowani na tych meczach. To widać. 40-latkowie, bo to jest 80 przecież, prawda? Dziekam to wszystko. Jak Jacek Zieliński się opowiada w tym filmiku promującym, no to czuć, że dla niego te mecze z Widzewem. No i tu od razu nie, wiesz, jednak to jest to, co za dzieciaka przeżyłeś, tak? Na mocnych obrotach to wszystko pracuje. Sam jestem ciekawy, bo to nie ma w tym fałszu, Kuba. Dziś wieczorem ten mecz już. Będzie studio na gol.pl, jakby co. Oglądajcie i już... Będziemy już omawiać tak naprawdę mecze z lat 80. i transfer Dzikanowskiego. No bo... A powiem ci, że ja uważam, że kurde, Widzew nie jest skazany na porażkę w tym meczu. I wydaje mi się, że tutaj może być jeszcze bardzo ważne. Ty zawsze mówisz, że Widzew, nawet gdyby jutro wpadł na Manchester City, to ty byś powiedział specjalnie, że Widzew wygra ten mecz, bo to jest Widzew, bo żeby mi utrzeć nosa. Nie, ale wiesz, no, z bramkarzem problemy. No nie, ja wydaje mi się, że ten, że to będzie bardzo wyrównane spotkanie. Tak, a na pewno nie będzie tak, że znowu będzie Artur Bor strzał karnego. Również dlatego, że już zakończył karierę. Ale podoba mi się to, bo przynajmniej było się czym zajmować w tym tygodniu. Widziałem, że naprawdę Twittery płonęły. Podobały mi się szczególnie te wyliczenia ze strony Lecha Poznań. Że słuchajcie, bardzo nas cieszy wasza rywalizacja. Jesteśmy naprawdę szczerze wzruszeni tym, co się u was dzieje, ale nie możemy z wami rozmawiać, bo właśnie gramy z Bodo Glimt. Wiecie, w europejskich pucharach, wiosną. Co do tej pory się zdarzało raz na ruski rok. Tak, no my ostatnio jako Lech Poznań to raczej takie mamy kosy międzynarodowe, europejskie. To granie w Polsce to tak... No fajnie, że się gra, że też kopiecie piłkę, też macie getry, macie koszulki, ale my to raczej w pucharach szukamy tych takich największych kos. Z Bodo Glimtem to już rzeczywiście poważna sprawa. Gdzie wygracie sparingowo, czy tak? Nie? Zaczęła się już ta liga, czy nie? Bo to kompletnie byliśmy zajęci czym innym, bo sprawdzaliśmy, jakie są hotele w Madrycie, bo możliwe, że zagramy. Jako Lech jesteśmy w trakcie dopinania kosy z São Paulo. Musimy wam zarazić, tak. To już są ostatnie ustalenia. Bardzo ciekawy się Twitter zachowywał w minionych dniach. Natomiast tematem miał być Raków, bo Raków poszedł po bardzo nieoczywisty wybór prezesa. Został nowym prezesem Rakowa Piotr Obidziński w atmosferze jednej dziennikarskiej kaczki, która się przytrafiła kolegom po fachu, którzy typowali Bogusława Leśnodorskiego jako tego, który ma zostać prezesem. Nie było w tym za dużo logiki od samego początku, że Bogusław Leśnodorski miał być prezesem Rakowa. Świetnie, ktoś został wypuszczony. To na pewno. Byłem zaskoczony. Natomiast wiele rzeczy się zgadza. Warszawiak jest prezesem. No, człowiek kojarzony z Warszawą jest prezesem. Podobnie jak Bogusław Leśnodorski jest kojarzony z Warszawą. I co... No i Bogusław Leśnodorski trochę z Piotrem Obidzińskim swego czasu chyba kilka tych samych liter w imieniu i nazwisku. Nie za dużo, ale jednak.
imiona klasycznie polskie. Mhm. To nie jest tak, że powiedzieli, że będzie prezesem na przykład, nie wiem, Ronald, a jest Stanisław. No to tak. By była taka dysproporcja trochę. I obaj to Polacy. Także tutaj jest... Dużo punktów stycznych. Mhm. Natomiast... Bo wszyscy to jesteśmy jedną rodziną. Więc w zasadzie Prawda. Członkowie jednej rodziny. Także bardzo blisko. Nie, no, tak jakbyś brata powiedział. No, tak. Brata, no braci da się pomylić. Jak... Że o włos ktoś był. Tak. Otóż, o włos. Ja się zastanawiam, to jest pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, czy Piotr Obidziński na różne uroczystości, związane na przykład ze świętowaniem Mistrzostwa przez Raków, co jest możliwe, albo jakieś jubileuszowe sprawy, czy zaprosi jednego z najbardziej znanych ludzi związanych z Rakowem Częstochowa, czyli Jakuba Bościkowskiego i Jerzego Brzęczka. Znaczy, ja uważam, że takim przełomem w tych relacjach między Piotrem Obidzińskim a Jakubem Błaszczykowskim byłoby zaproszenie przynajmniej jednego z kolan. Na początek jedno kolano, raczej lewe. Tak, i to już będzie dużo, to już będzie dużo. Później na spokojnie dalej nawiązywanie tej relacji z Kubą. A Jakub Błaszczykowski został zgłoszony do ligi, wiem, chciałem powiedzieć. Więc ja mam taką teorię właśnie, że to zgłoszenie do ligi nastąpiło w ramach takiej kontry na to, że Obidziński został prezesem Rakowa, żeby wyłgać się, że nie mam trening. Nie mogę przyjechać na jubileuszowe obchody w Częstochowie, bo mam trening w Wiśle, no sami rozumiecie. Przyjechałbym chętnie, ale się nie da tego zrobić. A drugi aspekt jest taki, że Piotr Obidziński całkiem niedawno był uznany za działacza zbyt mało wykwalifikowanego, posiadającego zbyt niskie kompetencje, by zarządzać tak wielkim tworem, jakim jest Wisła Kraków. Mhm. Natomiast nie został uznany za człowieka nieposiadającego dość kompetencji, by zarządzać takim maluteńkim klubikiem jak Raków Częstochowa. Mhm. Uważasz, że ta dysproporcja stawia w jakimś świetle władzę Wisły Kraków, czy niekoniecznie? To nie jest pytanie z tezą. Czy wiesz, wszystko się zgadza. Jestem bardzo, bardzo ciekawy kadencji Piotra Obidzińskiego w Rakowie właśnie z uwagi na ten kontekst, bo Wisła Kraków jest klubem, który... Jest klubem wielkim. To też tak, jest mnóstwo wpływów, mnóstwo frakcji i tak dalej, więc to też nie jest łatwy klub, żeby nim zarządzać. Tak? To też trzeba pamiętać o tym, że Raków jest oczywiście klubem, który zmierza pewnie po mistrzostwo, ale od strony takiej frakcyjności pewnie łatwiej jest nim zarządzać niż Wisłą Kraków. Dlatego pytanie, się troszeczkę zafrapowałem w pierwszej chwili. Do czego dokładnie pijesz? Pytanie, czy ta frakcyjność nie wynikała między innymi z tego, że nie dano pracować Piotrowi Obidzińskiemu, któremu robota szła w miarę w porządku. I powstrzymanie swojego ego i powstrzymanie swoich własnych ambicji na rzecz tego, by oddać stery w ręce fachowców, być może momentami jest ścieżką lepszą. Pamiętajmy, Kuba, że gdy Piotr Obidziński był troszeczkę dystansowany ze stanowiska sternika Wisły Kraków, to ta władza de facto przechodziła w ręce byłego piłkarza. Więc trudno było nie ufać, że to jest właściwy ruch. Prawda? Nie, to prawda. To jest coś, co zdecydowanie kończy dyskusję. Tak. Znaczy, że nie wiem, jest jakaś taka sprzeczka nawet o tematy dosyć abstrakcyjne. Lądowanie w Roswell na przykład. Albo właśnie lądowanie na Księżycu nawet. Ale ktoś mówi, słuchaj, fajnie, bardzo mi imponują materiały, które zebrałeś. Cenię twoje dziennikarskie śledztwo prowadzone przez wiele lat, ale ja jestem byłym piłkarzem, więc może byśmy przestali debatować i racja zostałaby uznana po mojej stronie. Więc wszyscy musimy poczekać, aż Maciej Iwański i jego działa organowe wejdą w dyskusję z jakimiś autorytetami do spraw medycyny, a wtedy niechybnie zmieni się wszystko. Akcelerator organu to jest coś, co bez wątpienia by się przydało w Wiśle. Chociaż Wisła aktualnie na fazie, więc tak. Może być tak, że będą sami win-win. Wracając do Piotra Obidzińskiego, z czego ty zapamiętałeś kadencję jego w Wiśle Kraków, tudzież końcówkę tej kadencji? No właśnie, to jest duży problem. To jest tak, że Piotr Obidziński wskakuje na naprawdę duże stanowisko. Tak? Być prezesem Rakowa Częstochowa w tym momencie to jest duże nazwisko. Po prostu. I czego się można, jakiego wpływu można się spodziewać na Raków? To jest bardzo dobre pytanie, bo niestety, ale Piotr Obidziński, końcówka jego kadencji, została naznaczona bardzo wyraźnie przeróżnymi awanturami z udziałem między innymi ludzi, którzy Wisłą de facto rządzili, a Piotra Obidzińskiego byli zwierzchnikami. Tak można było to określić. Oczywiście po rozstaniu Piotra Obidzińskiego, który był trochę też twarzą tej całej akcji ratunkowej. Jedną z twarzy. Jedną z twarzy. No, dosyć sporo brzydkich słów się wylało w mediach tych i owych. Obie strony zarzucały sobie nawzajem, że się nie znają i że generalnie trzeba było to lepiej i że być może gdyby jednak ta druga strona nie była tak
bardzo negatywnie nastawiona do na przykład tematu współpracy, to by się to tak nie skończyło. Czy co, możemy się spodziewać, że w Rakowie teraz będzie dochodziło do karczemnych awantur i rychły spadek z ligi? Chyba nie. Jednak. Trzymam kciuki za taki scenariusz, ale wątpię, żeby mógł on się ziścić. Bo mimo wszystko, patrząc na to, jak była Wisła Kraków zarządzana do momentu rozstania z Piotrem Obidnickim, a jak była zarządzana po rozstaniu z Piotrem Obidnickim, to możemy sobie już pewne rzeczy troszeczkę zacząć uplastyczniać. Ja nie chcę pójść w prostą kalkę, że Piotr Obidziński oddawał klub w trochę innej lidze, w trochę innej sytuacji. Czy mówisz to oczywiście metaforycznie, ja rozumiem. Tak jest. Nie chcę kompletnie iść w takie proste rzeczy, bo też nie jestem aż tak wielkim fanem Piotra Obidzińskiego, żeby powiedzieć, że pod stadion Wisły Kraków... Nie masz tatuażu z Piotrem Obidzińskim? Nie, mam zaplanowany dopiero na przyszły tydzień sesję u tatuażysty. Nie jest tak, że pod stadionem Wisły, tuż obok pomnika Igrzysk Europejskich, powinien stanąć pomnik Piotra Obidzińskiego. Nie uważam tak. Z takim, wiesz, szlachetnym spojrzeniem w niebo. Tak. Tego, na żaglach. I nad nim takie cyferki różne i tak taki budżet byłby, gdybym był dalej. I taki mógłby być nawet podpis pod tym pomnikiem. Nie chcę robić z niego postaci pomnikowej, ale jednocześnie widzę... Nie widzę go też jako robactwo i szkodnika. To na raz. Pewno nie. A dwa, że widzę, jak bardzo mocno się zakałapućkała Wisła Kraków po tym, gdy Obidzińskiego w Krakowie zabrakło. Tak, i trzeba pamiętać, że Michał Świerczewski... Jakie są ulubione słowa, które wypowiada Michał Świerczewski? Selekcja. Selekcja, że o cokolwiek spytasz Michała Świerczewskiego, to w przeciągu 5 zdań dojdzie do tego, że bardzo, bardzo źle jest w Polsce, w polskiej piłce, jeśli chodzi o ludzi. Jeśli chodzi o ludzi do pracy, jest bardzo, bardzo źle. Bardzo mało kompetencji, bardzo źle. Naprawdę jest źle. Z piłkarzami jest źle, ale z ludźmi do pracy jest dużo gorzej. Więc wydaje mi się, że Michał Świerczewski, który, jak pamiętamy, zatrudniając Marka Papszuna, przeprowadził trwającą 17 lat rozmowę, która dopiero wyłoniła Marka Papszuna na stanowisko trenera, który podobną dyskusję przeprowadził z Wojciechem Cyganem, zatrudnił Piotra Obidzińskiego na zasadzie: dobra, bo tam w tej Wiśle był i oni byli chyba wtedy w lepszej lidze niż jak go nie było. To ja go wezmę, bo on jest. Wydaje mi się, że to mógł być troszeczkę bardziej złożony proces rekrutacyjny i zasadniczo, jeśli ktoś ten proces rekrutacyjny Michała Świerczewskiego zdaje, to jest jakieś coś, co warto sobie wpisać do CV i to wyżej niż, że lubię oglądać seriale, sport i czytam książki. No bo tak, potrzebujemy nowoczesnego menedżera. Co musi mieć nowoczesny menedżer? Długie włosy i grzywkę. To się nadaje, go bierzemy. Wygląda nowocześnie. Wygląda nowocześnie. Dobrze leży na nim ten garnitur, który ma. Dobra, bierzemy, podpisuję. Tak z pewnością nie było, więc jeśli chodzi o rzeczy, które każą nam sądzić, że Piotr Obidziński być może sprawdzi się na swoim stanowisku, to jest pierwsze takie. Wisła wyglądała nieco lepiej w trakcie, gdy była jego kadencja. I również nieco lepiej trzeba o niej mówić w tej perspektywie, że zaczynał praktycznie od zera. Bo akcja ratunkowa dla Wisły to był początek od zera. Oczywiście ze wsparciem finansowym tych osób, które de facto ułożyły na to pieniądze, ale jednocześnie samo to wsparcie finansowe nie sprawiło, że prezes Obidziński mógł tak jak my w Koronie Kielce zasiąść w menedżerze i wykupić sobie wszystkich od góry do dołu zawodników, jakich tylko chciał mieć i w podobny sposób uporządkować relacje z miastem i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, która nastraja optymistycznie. Druga rzecz, która nastraja optymistycznie, to jest zaufanie do Michała Świerczewskiego. Jeszcze trzecia jest. Piotr Obidziński odbiera telefon. Ode mnie. No to dobrze. Ja powiem, kiedyś robiłem wywiad z Piotrem Obidzińskim i robiłem go ze stodoły moich teściów, bo to było jedyne miejsce, w którym był internet, jak akurat byłem na wczasach u moich teściów. I pamiętam próby połączenia się z tobą w takim okresie. Tak, i w pewnym momencie też zaczęły, na przykład byłem w stodole, a obok był kurnik i kury zaczynały dopominać się o uwagę Piotra Obidzińskiego. Był to bardzo eleganckim żartem, że on też bardzo lubi czasem właśnie wyjechać za miasto, agroturystyka, swojskie życie. No brakowało już tylko cytatu ze Znachora, więc moje zaufanie ma. Odebrał ode mnie telefon i był absolutnie za tym, żeby wiedzę stodoły jest w porządku. O, dzwoni Piotr Tworek, czy możemy przerwać? Tak, Piotr Obidziński dzwoni. Piotr Obidziński, zdradzę tutaj kulisy, zadzwonił, powiedział, żeby go nie szkalować i że oferuje pół stadionu Rakowa, jeśli powiemy o nim bardzo dobre słowo. Więc tak. Ja uważam, że w świetle tych, jako człowiek absolutnie nieprzekupny,
Po prostu zmieniłem zdanie i uważam, że Piotr Obidziński jest najlepszym możliwym kandydatem na to stanowisko i Raków ma szczęście, bo mogła go wyrwać Barcelona, Manchester City, a jednak wybrał Raków. Słyszałem, że Piotr Obidziński już był w drodze do Katalonii, ale dowiedział się wtedy o tych przejściowych trudnościach finansowych Barcelony i przejściowych różnych kontrowersjach związanych z płaceniem firmie marketingowej założonej przez wiceszefa komisji sędziowskiej. Pięknie Barcelona polszczeje, to prawda. W takim tempie niedługo po prostu zostanie przeniesiona do zachodniopomorskiego. Fajnie, bo Barcelona to jest ładne miasto. Dobrze, jeśli będzie można tam pojechać. Po prostu pole regio. Mnie się wydaje, że doszliśmy do tego momentu, kiedy nasza barcelowianka jest zdecydowanie zbyt europejska, jak na standardy prawdziwej Barcelony. Znaczy, jak tak dalej pójdzie, to okaże się, że my barcelowianką zarządzaliśmy może nie najlepiej, ale i tak lepiej niż w rzeczywistości. Zdecydowanie. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, że chcielibyśmy zatrudnić dwóch trenerów, jednego z UEFA C, drugiego asystenta, o polsko brzmiących nazwiskach Olkiewicz i Milewski, ale to by było trochę za mało. Potrzebujemy kogoś bardziej polskiego, więc zatrudnimy pana Polaka i pana Polakiewicza. Ale zobacz, jak Football Manager przy każdej edycji wydaje się, że już naprawdę wszystko wprowadzili, już ciężko jakiś kolejny poziom realizmu wejść, tak? Już jest tyle konferencji, tyle rozmów, można wskazać palcem piłkarza, można objąć ramienie. No to są duże zmiany. Ale okazuje się, że cały czas jest dużo pracy i za 10 lat w FM-ie będzie właśnie zasponsoruj firm, wystaw fakturę firmie marketingowej, której szefem jest szef sędziów albo jego szwagier. To są piękne. Zawsze FM będzie miał w co iść. I potem tak, że zawsze te decyzje trochę mają wpływ na grę, ale nie taki kluczowy, że czasem ci nie gwizdną spalonego, ale czasem gwizdną i tak, bo to nie wiadomo, może powinieneś wyższą fakturę wystawić. I tak to się powinno rozgrywać, więc Piotr Obidziński, mając do wyboru wejście w to bagno, a wejście do najlepszego klubu w Polsce, bardzo by mi się przydał jeszcze jeden laptop, no to teraz to jest taki związek idealny, można by rzec. Czy przyznaję, że przydałby ci się laptop, bo straciłeś wszystkie laptopy po tym, jak krytykowałeś sprawę Tudora. Tak, to jest prawda. I wpływy generalnie Rakowa na różne instytucje, takie i owakie. No. Bo to się pojawiło w przestrzeni publicznej dość mocno. Tak? Ale nie chcę o tym mówić, bo bardzo potrzebuję nowego laptopa. Nie, chyba jeśli się nie mylę, Rafał Dębiński zwrócił uwagę, że trochę za dużo tych przypadków, że tu młodzieżowiec, tu jakby tutaj ułożyć tę regułę, zróbmy może tak, żeby Raków miał dobrze. A jeśli chodzi o karę dla Tudora, co by tu zrobić? Może zróbmy tak, żeby Raków miał dobrze. I że jest bardzo dużo takich rzeczy. Gdy Raków ma dobrze, to jest wspieranie polskiego futbolu. Tak? Bo Raków Częstochowa to jest polski klub, więc ja nie widzę absolutnie problemu. Ja chciałbym też jeszcze dodać, że polskim klubem jest również ŁKS Łódź. Dobrze by było te decyzje podejmować w taki sposób, żeby ŁKS-owi Łódź też było dobrze. A ja przypominam, że podobno niedługo ma wyjść nowe Diablo, więc ten laptop już uważam, że powinien mieć dość ramu, żeby to chodziło. Taki tak. Laptop do gier. Ja wyślę później specyfikację, bo żebyśmy nie mieli znowu jakichś tych... Mam odpalonego takiego linka. Wątpliwości, tak. Z X-Koma akurat, ze sklepu internetowego. Najgorzej będzie, jak kiedyś dostaniemy laptop. O, to by było straszne. No właśnie, ale... Również... Czy chcesz coś jeszcze o Piotrze Obidzińskim? Generalnie no, po owocach poznacie, kandydatura na plus, wybór na plus, zobaczymy co teraz będzie dalej. Jakie dokładnie będą kompetencje też Piotra Obidzińskiego, bo nie sądzę, żeby to było tak, że Piotr Obidziński, no wiem Marek, że masz tu mocną pozycję, ale tu jest Hiszpan, którego uważam, że powinniśmy sprowadzić. Ja już Robertowi mówiłem i on będzie grał. No i co? No tak taki... nie będzie, raczej myślę, że to będzie tak bardziej administracyjna rola, wspierająca, różne kwestie spinająca i tak dalej. Bardzo pasuje mi do tych zawodników, których mamy, gegenpressing. I mam takiego trenera, niemiecki, zasłużony, dużo klubów zaliczył w ostatnim okresie, w tym takich mocnych, Bedrich Balla. Więc dobrze by było, gdyby Marek już tutaj do reprezentacji, czy tam, nie wiem, gdzie tam chcesz to zjeść, a my tutaj zrobimy zmiany. Nie, też uważam, że tak nie będzie. Natomiast to, co ja bym chciał tutaj jeszcze dodać, to ta dysproporcja między tym, jak przebiega skala wyzwania i jakie tak naprawdę zadania stają przed Piotrem Obidzińskim. Bo często rozmawialiśmy o tym w kontekście trenerów różnych, że jest trener, który uchodzi za dobrego strażaka, że jak ma taką drużynę, że trzeba tam wprowadzić troszeczkę walki, że trzeba trochę ich podkręcić, trzeba się zamurować we własnym polu karnym i wyszlifować cały fragment, jak mamy Leszka Łużyńskiego na przykład, no to on w takich sytuacjach sobie poradzi, ale nie jest powiedziane, że dając mu do dyspozycji jakiegoś samograja z pozycji 1-3, to, że on będzie optymalnie wykorzystywał każdego z tych piłkarzy. Oczywiście nigdy nie było dane nam się przekonać, czy Leszek Łużyński się sprawdzi, bo nigdy nie dostał takiej propozycji, ale czasem w różnych dyskusjach na temat trenerów, no pojawia
pojawiało się to jako temat. I gdyby przełożyć to na stanowisko prezesa, no to Piotr Obidziński w Wiśle Kraków miał dość dużo rzeczy, które trzeba było bardzo pilnie rozwiązać, najlepiej niezbyt wielkim nakładem finansowym. Natomiast teraz trafia do klubu, gdzie może sobie pozwolić na nieco inny komfort działań. Uważasz, że będzie trudniej, bo jest większy komfort? Uważam, że będzie inaczej. I nad tym się mocno zastanawiam, bo Piotr Obidziński, przychodząc do Wisły zresztą, miał opinię gościa, który potrafi każdą upadającą spółkę wyprowadzić na prostą. Raków nie jest upadającą spółką, którą trzeba wyprowadzać na prostą. I tym ciekawiej będzie zobaczyć go w akcji, w takim miejscu. Wydaje mi się, że może też chciał po prostu taką fuchę, tak jak właśnie mówisz, Leszek Ojrzyński, który chyba by się nie obraził, jakby dostał klub walczący mistrza, że nie, bo ja chcę zakasać rękawy w strefie spadkowej, to jest moje DNA. Ten człowiek, Iwi Lopez, nie może więcej pojawiać się w klubie. Nie życzę sobie tak dobrych zawodników pod moimi skrzydłami. Nie może być tak łatwo. Poza tym widzieliście, jak on robi wślizgi? Tak być nie może. Tak. No, tak nie jest. Także nie, no spokojnie, myślę, że pan Piotr Obidziński wygląda na kogoś, kto również w luksusie potrafi się odnaleźć. Tak. Wskazuje na to jego fryzura. Oczywiście. Jeśli chodzi o... Jak masz taką fryzurę, to nie wiem, czy wiesz, ale po prostu dostajesz bardzo dużo pieniędzy. Tak, tak, ja wiem. Próbowałem jak masz taką aparycję generalnie, fryzura to może być za mało, ale jak masz taką aparycję, dostajesz po prostu dużo pieniędzy. Próbowałem tak kiedyś wyglądać, nie udało się. Mi również. Pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, tak, jeśli tak, chodzi tak. o wygląd. Natomiast wokół Rakowa jest jeszcze jeden temat krótki. Wszakże. No ile kosztowały te wszystkie laptopy i również... Zdraźmy kulisy, myszki optyczne wysyłane różnym dziennikarzom. To prawda. Dużo. No i to tyle. Natomiast na serio. Jakub Szlendak, bodajże, jeśli się nie mylę, tak. Popularne konto twitterowe zajmujące się między innymi finansami w polskiej piłce, a nie tylko, bo temat na warsztat wziął też Marcin Żuk, który jest człowiekiem piszącym scenariusze do wielu różnych programów publicystycznych piłkarskich w chwili, gdy Legia ogłasza swoje sprawozdania finansowe. Otóż wszyscy dziennikarze otwierają konto Marcina Ale Żuka. U nas był Marcin Żuk na antenie. No proszę. U Przemka Langiera w materiale poświęconym właśnie finansom Legii. Był też Marcin Żuk, kiedy przeczytaliśmy jego refleksję tak. w jednym z programów, podpisując je jako swoje. Mhm. Ale robią to wszyscy dziennikarze, tylko niektórzy nie są na tyle eleganccy, żeby powiedzieć, że to Marcin Żuk napisał jako pierwszy. Mhm. My po prostu powiedzieliśmy, jak pisze Marcin Żuk i przeczytaliśmy. Więc te osoby, które są kumate w polskiej piłce i w polskich finansach... Wszystkie dwie. To już wyczerpało pulę. Wzięły na warsztat sprawozdania finansowe Rakowa Częstochowa i nie uwierzysz, co się stało. Chciałbym, Kuba... Jak już dojdziemy do tego, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy o sprawozdaniach finansowych Lecha i Legii Warszawa. Jaka muzyczka, jaka oprawa do tego przedstawienia, jaka oprawa, muzyka, jaka gala zorganizowana była wokół sprawozdania finansowego Rakowa Częstochowa. Nie wiem, czy XCOM ma swoją identyfikację muzyczną, ale wyobrażam sobie to tak, że wchodzisz do siedziby Rakowa Częstochowa, nigdzie nie ma herbu drużyny, wszędzie są takie wielkie loga XCOM. I podobizny Michała Świerczewskiego. Gdzieś jeszcze są inne podobizny Michała Świerczewskiego. No i szali Krakowa gdzieś tam na środku, nad tym wielkim kufrem, w którym są ukryte wszystkie kosztowności, które Michał Świerczewski wnosi do spółki. Warto dodać, że na korytarzu Rakowa Częstochowa jest również pieniądzomat, gdzie masz takie, po prostu wiesz, tak jak są batoniki, jak są wody, tak tu jest na przykład 100 tysięcy złotych. Milion złotych na nowego piłkarza i wrzucasz złotówkę, ten wybierasz sobie i te pieniądze wypadają i Raków może je wydać. Czy wypada na przykład Vladan Kovacevic. Na przykład. Ledwo się mieści tam w tej, ale tak. No, jak jakiś piłkarz z rejonu byłej Jugosławii też rzucasz 2 złote, tu wypada już jakby przewiązany kokardką. I utalentowany, dodajmy. Mhm. Sytuacja, patrząc w te papiery, wygląda tak, że niektórzy całkiem przypadkowo z herbami Lecha Poznań bądź Legii Warszawa w profilowym na Twitterze sugerują, że ten Raków to jest normalnie na glinianych nogach trochę. Sugerując się między innymi wynikami, jeśli chodzi o kapitał i jeśli chodzi o... Co? Śmiał sugerować, że gdyby Michał Świerczewski wycofał się z Rakowa, to Raków nie ma tak mocnej struktury, że wciąż biłby się o Mistrzostwo Polski? Nie brak opinii, że tak. Jak to? Nie brak opinii. Moje serce jest złamane. Natomiast jest też druga strona medalu. Są to ludzie powiązani z Rakowem Częstochowa w ten czy inny sposób, którzy mówią, słuchajcie, jeśli chodzi o pożyczkę właścicielską, dotyczy ona wszystkich klubów.
A to, że Michał Świerczewski może sobie pozwolić na inną pożyczkę właścicielską niż na przykład miasto Wrocław, bądź też miasto Zabrze, bądź też miasto Gliwice, bądź każde inne miasto, które ma swój własny klub, no to nie jest wina niczyja. Ewentualnie podatników Wrocławia, że trochę za mało płacą, bądź też podatników z Kielc. I to jest podejście, gdzie ja na przykład nie podejmuję się próby oceny. Okej, zdarza się tak, że jest bogaty człowiek, który chce w taki sposób zbudować klub i mu się to udaje. I nie jest to ani jakiś, nie wiem, powód do niepokoju dla kibiców Rakowa, no bo nie wygląda Michał Świerczewski na Raptusa, który mówi, a nie, dobra, właściwie znudził mi się ten Raków, chciałbym to wszystko oddać w pizdu. Szukam teraz kupca, miasto Wrocław, czy chcecie kupić mój klub? Macie już jeden, kupcie sobie drugi. No w tym momencie Michał Świerczewski nie przypomina takiego teoretycznego, bajecznie bogatego właściciela, który na przykład otacza się wianuszkiem doradców na etatach, w tym Markiem Citko, przy tym zatrudnia trenerów tak co 3 tygodnie, w tym kierując się również tym, jak się nazywają. Na przykład fajnie, jak ktoś jest z Holandii, nazywa się Boss. Tak. No prawda. Myślę, że niewiele jest jakby takich tropów u Michała Świerczewskiego, których przypomnijmy, przez pierwsze jakieś 5-6 lat jego Raków notował bardzo dotkliwe porażki. Potrafił przegrać 1-8 mecz, potrafił spaść i utrzymać się przy zielonym stoliku i to wszystko Michał Świerczewski przetrwał, więc to prawda, że odnoszenie sukcesu jest bardzo trudne, żeby to przetrwać, ale wydaje mi się, że jeśli wtedy się nie zraził, to teraz są małe powody, by się miał zrazić tym projektem. Zatem podoba mi się pewien taki tok myślowy, który już wcześniej był obecny w różnych momentach polskiej piłki. Będzie jak zacupiała będzie. Odejdzie i co zostało z Wisły? No co zostało z Wisły po odejściu Cupiała? Może kilka ładnych mistrzostw zdobytych za Bogusława Cupiała. Może kilka wspomnień na całe życie. Może kilka generacji kibiców, które wychowały się na Wielkiej Wiśle. Może szereg innych rzeczy, których w piłce... Czy ja widziałem więcej nawiązań do Groklinu? Do Discoboli? No powiem szczerze, Discobolia, grodzic Wielkopolski, też, jeśli chodzi o wspomnienia, nie ma ich tyle, że puchną tam szafy od wspomnień. I wątpię, żeby w Grodzisku Wielkopolskim było mnóstwo ludzi, którzy mówią, że gdyby nie ten Drzymała, gdyby ten Drzymała się tak nie wycofał, to by było zupełnie inaczej. A poza tym, i o tym nie wolno zapominać, Raków Częstochowa mimo wszystko ma pewne odnogi prowadzenia biznesu, które są dosyć stabilne. Znaczy, ja jakby nie do końca rozumiem tę dyskusję. No, gdy jest klub miejski i łożą na to podatnicy Wrocławia, no to generalnie możesz łatwo znaleźć lepsze powody, lepsze kierunki, w które wrocławianie mogliby skierować pieniądze. Ale Michał Świerczewski jest prywatną osobą, ma swoją firmę, przekazuje pieniądze. Nie rozumiem, co nie pasuje. Czy czasem nie dyskutowaliśmy też, że dobrze jakby więcej majątnych ludzi zaangażowało się w piłkę nożną i... Znaczy, jak rozumiem, może przeszkadzać to, że Raków dobrze, jest dobrą drużyną, że tym to może przeszkadzać, ale generalnie no nie ma takiego pola do skrytykowania jakiegoś potężnego jak przy klubach miejskich. No bo w zasadzie lepiej widzę, że śledziłeś tę dyskusję. Jakie są dokładnie argumenty, dlaczego, czy co, ci Michał Świerczewski psuje rynek, czy o co chodzi? Nie, no to jest taki po prostu, o gdyby nie X-kom, to... No tak, no gdyby nie X-kom, Raków Częstochowa byłby w trzeciej lidze. No tak, to można powiedzieć wprost. Odejdzie Świerczewski, to się skończy. No skończy się. No tak, skończy się, oczywiście, że się skończy. Michał Świerczewski ten i Raków jest maksymalnie pierwszoligowym klubem. No właśnie. No oczywiście, że tak. I w czym problem? Ja też właśnie tak mam wydaje. No, się skończy. No oczywiście, że tak. Tak samo jak gdyby nie Michał Świerczewski, nie byłoby Rakowa Częstochowa. Przywoływanie tak. Wiecznie tego Bogusława Cupiała, że jak odszedł, to Wisła zubożała. Jak odszedł, to Wisła no się tak. Przestało dobrze dziać. No tak, ale przez X lat, i to ten X jest dosyć duży, siedziało dobrze i kibice Wisły byli zadowoleni. I oczywiście wtedy był czas pewnie, żeby budować sobie jakieś podstawy takie na czas po Cupiale, ale wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o Michała Świerczewskiego i obecny Raków, to te podstawy są niejako budowane po to, żeby nie spaść z powrotem do trzeciej ligi, tylko zatrzymać się nawet bez Michała Świerczewskiego na jakimś bardziej logicznym poziomie. Ale i tak wybieganie w przyszłość już do tego momentu, jak Michał Świerczewski się znudzi, w momencie, kiedy on jeszcze nawet się nie rozwinął w pełni, no jest dziwaczne. Na pewno możemy oddać jak najbardziej. Lech Poznań ma, nie wiem, mocniejsze fundamenty, że nie ma Rutkowskich, ale jest akademia, sprężnie wszystko działa, tak? I to by się utrzymało, tak? Natomiast też nie wydaje mi się, żeby Rutkowscy chcieli się wycofywać. No tak to funkcjonuje. Najważniejsze, żeby się pan Phil Platek nie wycofał. To jest absolutnie kluczowa sprawa, jeśli chodzi o polską piłkę. Na etapie kupna którego kontynentu w tym momencie jesteś? Strasznie mi przeszkadzały robaki w Australii, więc sprzedałem to w pizdu Australijczykom. Niech mają. Teraz idziemy po Afrykę. Dobrze. Nie, czekamy cały czas. Trwa due diligence, więc jeszcze tutaj
No jeszcze trochę potrwa wszystko w tej kwestii. Jeśli chodzi o finanse Rakowa i Piotra Oblińskiego. Słyszałem opinię, że Raków wydaje tyle pieniędzy, ile bardzo, bardzo dawno nikt nie wydał w Ekstraklasie. I jestem skłonny w to uwierzyć. Tak, i wiesz, co jeszcze mnie uderza? I to jest coś, co mogę dodać jeszcze w tym temacie. Że irytowałoby mnie to może wszystko, gdyby Raków na siłę robił z siebie Kopciuszka. Tak, no nie, co wy mówicie, wcale X.com tyle nie daje. To taki zwykły sponsor, Michał Świerczewski. No dziś jest, jutro go nie ma. Liczy się bardziej to, jak my potrafimy wyszperać zawodników, którzy są wcale nie tacy drodzy. I przedłużyć kontrakty z zawodnikami, które wcale nie opiewają na takie cyfry, które potrafi płacić już tylko Lech Poznań w Polsce. Nie, Raków jest bardzo szczery w tym, co robi. Nie kryły siebie na jakieś Kopciuszka, wręcz przeciwnie, bardzo mnie rozczulają te wszystkie momenty, kiedy w okienku transferowym każdy polski klub liczy tutaj, czy wystarczy mi na ogrzewanie? Chyba nie. Będę musiał sprzedać mojego zawodnika po to, żebym miał ciepło w domu. A Raków w tym czasie zastanawia się, na co to wydać tutaj, kurde, jakieś może byśmy ściągnęli ligowca z konkurencji. Co wy tam, ty inny klub Ekstraklasy, musieliście sprzedać juniora za parę wanik, żeby mieć pieniędzy, a nie możecie sobie po prostu wziąć tych pieniędzy? Tak, po prostu sobie wyda. Dlaczego? Raków się nie kryje z tym, że jest bogaty, nie kryje się z tym, że idzie po mistrzostwo, w ogóle się nie kryje. To też pamiętajmy, że to nie jest tak, że ja wierzę w to, że Raków wydaje bardzo, bardzo dużo pieniędzy na aktualną kadrę pierwszego zespołu. Natomiast to nie jest tak, że wyłącznie każdy wynik to jest tak, wciśnięte pieniądze i one po prostu swoją falą tych euro robią różnicę. Nie no, pamiętajmy, że za Rakowem jest jakiś projekt również boiskowy, jest jakaś myśl, jest jakiś trener, który ma jakiś pomysł i chyba zyskał pewne uznanie, także to jest jednak pewna współpraca, bo jak to się kończy, gdy są tylko pieniądze, to możecie zobaczyć, wspominając Polonię Warszawa Józefa Wojciechowskiego albo naszą Koronę Kielce już niebawem na kanale. Pamiętajmy, że cały czas jest też Motor Lublin, który już tylko 2 lata ma na to, żeby zacząć walczyć o Mistrzostwo Polski. To prawda. Pod rządami pana Jakubasa. Tak więc o Rakowie można tylko dobrze, a teraz przeczytam numer konta, na który możecie dokonywać wpłat, drodzy. Ja już wpisuję jeszcze raz dla potwierdzenia. Ten na czym się, pójdzie tak. Diablo? Piotr Obziński, tu proszę panie prezesie link, ja mam do Wojciecha Cygana numer i mamy wszystko ogarnięte. No, dobra, to chyba tyle o Rakowie. Zniemy? Tak. Z jednej kamery jesteśmy nagrywani tylko, my. A inni nie. Inni są z większej liczby kamer, jeśli są dobrzy w piłkę nożną, albo z mniejszej, jeśli są tacy sobie. Albo jeśli są zagłębił Lubin. Przede wszystkim, Kuba, zacznijmy od tego, że stało się. Stało się to, na co czekało całe środowisko piłkarskie, na co czekała cała Polska. Oglądając i chwaląc występ Marciniaka przez zęby, gratulacje, bardzo dobrze, jestem bardzo dumny. Widzę, że masz zdjęcie z Kylianem Mbappé. Bardzo się cieszę twoim szczęściem. Co? Fajnie znowu jedziesz sędziować mecz do Zjednoczonych Emiratów za 5 milionów? Super, bardzo fajna promocja polskiego futbolu i sędziowania. W ogóle nie życzę ci źle. O, Hate Park swoim udziałem obejrzeli wszyscy, którzy są w Polsce i część osób za granicą. No, bardzo ci gratuluję, że jesteś tak popularny. Bardzo fajnie, tak. Powinęłaś nogę. Wiadomo było, że musi się powinąć, bo to jest ekstraklasa i gdy sędziujesz w ekstraklasie, bo to jest życie, tak, bo to jest życie i musiało to się wydarzyć. Wielu czekało, że to już będzie podczas pierwszej kolejki i tu jakby Szymon Marciniak się obronił, że to nie było na pierwszym meczu, ale wiadomo było, że tej wiosny coś się musi wydarzyć, bo coś się zawsze dzieje, szczególnie jak komuś, jak dobrze ci idzie w czymkolwiek, to wiesz, że kusisz los, że za chwilę coś naprawdę musi być bardzo, bardzo komicznego w twoim życiu. Szkoda mi trochę tego, jak to wszystko zostało... Znaczy nie, inaczej. Najbardziej to mi szkoda Lecha. Szkoda mi Lecha Poznań, po prostu. Mhm. Bo... Inaczej, gdyby to nie była tak aż szara sytuacja. Chociaż Szymon Marciniak powiedział, że on nie lubi takiego określenia. Że albo coś jest, albo nie ma. Albo jest ręka, albo nie ma. Ale to jest taka sytuacja, że no może było, a może nie było. No i szkoda mi Lecha Poznań, że no to raz, że punkty. Dwa, że w sumie trochę atmosferka. No trzy, że znowu Lech może wejść w tą swoją rolę cierpiętniczą. A gdyby tylko wtedy było ale więcej jak to Lech? Wszystkie kluby wchodzą w taką rolę cierpiętniczą. Znasz jeden klub, który w taką rolę nie wchodzi? No tak, to prawda. W sumie racja. Skra Częstochowa ostatnio mogła wejść w taką rolę, ale już mniejsza z nimi. Więc szkoda mi Lecha w pierwszej kolejności, bo oni jakby są bezpośrednio skrzywdzeni, jeśli założymy, że tam ręki nie
nie było. A chyba mi się skłaniał, że nie było jednak mimo wszystko. Więc szkoda mi Lecha. Aż szkoda mi też tego, że nie mamy dostępu do tego, żeby mieć milion kamer na stadionie, żeby tylko kamery były na scenie, nic innego. Też ja bym chętnie posłuchał w ogóle komunikacji między arbitrem a wodzem VAR podczas tych już dość znanych, chyba 20 sekund zaledwie, kiedy VAR przeanalizował wszystko. Tak? Znaczy, generalnie rozmawialiśmy o tym też w poniedziałek w programie Ekstraklasie i dostawaliśmy też komentarze. Z jednej strony tak, brawo, ale z drugiej, że słuchajcie chłopaki, no taki jest regulamin. VAR nie może w tej sytuacji zareagować, zaprosić arbitra, bo chodzi tylko o taki i taki rodzaj sytuacji i de facto tutaj nie było błędu wozu VAR, bo sytuacja nie kwalifikowała się do tego, żeby zaprosić arbitra. I to się jakby broni regulaminowo, co moim zdaniem pokazuje, że być może ten regulamin jest troszeczkę wadliwy, bo no, pamiętam takie sytuacje i też dyskusje z tobą, że jeśli mają analizować jakąś sytuację 10 minut, ale ostatecznie podjąć prawidłową decyzję, to ja w tym jestem. I były takie sytuacje na jesień, chyba w jakimś meczu Jagiellonii. 10 minut coś sprawdzali, ale ostatecznie sprawdzili. I jakby ten regulamin powinien być troszeczkę bardziej życiowy niż no tylko jakieś ewidentne błędy. Tylko jak jest ewidentnie sytuacja, w której dobrze by było, żeby sędzia podbiegł do monitorka, to niech sobie podbiegnie. Nie ograniczają mu tej możliwości. Mhm. Tak, no bo to chyba chodzi o ten, że musi być ewidentny błąd, który ktoś na VAR-ze jest pewny, że słuchaj, wołam cię, bo zrobiłeś ewidentny błąd. Ale jak nie ma, no to nie ma. A faktycznie trwało to wszystko tyle, co spotkania Joe Bidena z politykami opozycji. Czyli trochę krótko, jak na taką sytuację. No jestem zdziwiony tym. Jestem trochę też zdziwiony tym mimo wszystko tłumaczeniem Szymona Marciniaka, gdzie było trochę, Szymon Marciniak wypowiadał się w Lidze Minus. Tak, wielki szacunek dla Pawła, że ustawił Szymona Marciniaka na łączenie tak szybko, w tak gorącym momencie. Paweł Paczul, weszło.com, zbrodniarz? Człowiek. Chyba przeszłość na Bałkanach w latach 90., ale mimo to szanuję. Dużo tatuaży, niektóre nawet takie bardziej mądre, a niektóre takie trochę mniej. To był mój osąd Pawła Paczula, którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast duży talent do tego, żeby ustawić Szymona Marciniaka w momencie, kiedy wszyscy chcieliby posłuchać, co ma do powiedzenia. Zdziwiło mnie to, że brzmiało to tak jak rozżalenie w związku z tym, że gdyby technologia jednak dostarczała nam więcej narzędzi, to by było lepiej. Ale technologia dostarczyła nam tylko 13 kamer. Technologia dostarczyła nam tylko możliwość dowoli oglądania powtórek. I technologia dostarczyła nam tylko możliwość porozumiewania się drogą radiową z arbitrem na murawie. Technologia dostarczyła dużo rzeczy. Zacytuję, co powiedział Szymon Marciniak Pawłowi Paczulowi i jego drużynie w Lidze Minus. W wozie VAR muszę mieć 100% pewności, żeby zawołać sędziego głównego i mu coś pokazać. Jak mam sytuację 50-50 czy 60-40, możemy się bawić procenty, bo chłop będzie stał przy monitorze VAR i pytał mnie, co ma zrobić, bo nie będzie jasności i pewności. Tu kibice krzyczą, to gospodarze napierają, tu goście trzymają się swego, muszę mieć 100% pewności. Takiego komfortu nie miałem. Wyobraźcie sobie moją sytuację na wozie VAR, chciałbym zobaczyć coś, co rozjaśni mi sytuację, że niby fajnie, mamy kamery, a nie jestem w stanie udowodzić. No, generalnie Szymon Marciniak pokazuje to, co już mówiłem, czyli tę blokadę regulaminową, ale jakby to, co najbardziej przeszło do tej takiej ogólnej dyskusji wokół tego zdarzenia, to w pewnym sensie Szymonowi Marciniakowi udało się skierować tory tego, na czym polegał ten problem, na zbyt małej liczbie kamer na takich meczach. Mhm. Jakby generalnie zwykły kibic nie interesuje się tym, ile jest kamer na meczu o 17.30, a ile o 15. Na to zostało rzucone światło dzienne. Być może niektórzy powinni o tym wiedzieć, ale jednak większość nie wiedziała. No i zaczęliśmy się wszyscy poważnie zastanawiać. No jak to przecież jest mecz o 12.30, to powinien mieć tyle samo kamer, co hit o 17.30. Zwłaszcza, że i tutaj jakby bulwers rósł, że mamy już takie sytuacje, kiedy pewne mecze są upośledzone w stosunku do innych, czyli na przykład kiedy jest multiliga na koniec i wozy VAR jadą na 4 obiekty, a powinny być na 8. I co więcej, co też chyba Maciek Wąsowski zwrócił uwagę, że są kluby, które regularnie dostają terminy gorsze, a więc częściej grają małe mecze przy częstszej liczbie
statusu małego meczu, a więc mniejszej liczby kamer, mniejszej szansy na prawidłową decyzję i tak dalej. I czy one nie czują się skrzywdzone? Także wątki były bardzo interesujące. A w ogóle to rozgorzało już na dobre, że są przecież kluby, które w taki jasny sposób cierpią na tym, że one częściej grają w poniedziałek, częściej grają w piątek, przez to mają niższą frekwencję, przez to trudniej jest im o sponsorów i tak dalej. Więc w pewnym momencie zaczęliśmy od tego, że Iszak trochę tutaj mu piłka się osunęła, a skończyliśmy na tym, że czas na rewolucję w polskiej piłce. Nie ma poniedziałkowych meczów, nic nie ma już teraz w polskiej piłce. Chyba Marcin Stefański w meczykach powiedział, że no, jak powstaje ten regulamin generalnie, tak? Terminarz. I Marcin Stefański wspomniał o niezwykle ciekawym przypadku Zagłębia Lubin. Więc drogi klubie, który nie chcesz grać w jakiś dzień, możesz po prostu wykorzystać precedens Zagłębia Lubin. Ładnie określenie. Precedens Zagłębia Lubin. Marcin Stefański w meczykach. Mam wiele pytań. Dlaczego Zagłębia Lubin w meczach domowych nie gra w soboty? Jak tutaj spojrzę na terminarz Zagłębia, to nigdy u siebie nie grali w sobotę o 15. Dlaczego? Bo pod stadionem jest giełda. No więc drogi klubie, który nie lubisz grać w jakiś termin, zorganizuj giełdę na parkingu w poniedziałki i słuchajcie, ja bym chętnie chciał zagrać. Nie możemy. Ale jest motoweteran bazar u nas akurat pod stadionem w Mielcu i my nie możemy grać w poniedziałki. Wystawa psów na górze. Wystawa psów jest akurat dzisiaj, no i co ja wam zrobię. Także rzeczywiście to tak eskalowało w dosyć nowych kierunkach. Ale ta lektura w ogóle polecam serdecznie, lekturę wywiadu z Marcinem Stefańskim na meczykach, bo ona otwiera oczy, że my czasami mamy świat piłkarski za taki wyjątkowo uporządkowany organizm, gdzie wszystko jest co do milimetra wyliczone i tak dalej. Wywiad Dawida Dobrasza. Dawida Dobrasza. Tak, podkreślam. Wywiad, że pewne rzeczy no, muszą po prostu nagiąć się do tego, jaka jest wola piłki nożnej. A potem czytasz i okazuje się, że tam są bardzo ludzkie problemy. Dlaczego chcieliśmy tutaj zrobić ten mecz później? Bo nie było jak dojechać, bo były korki, bo no, trochę ciężko jest przejechać daleko tam, bo jest trochę daleko. I zaczynasz dostrzegać, że za tym wszystkim, co widzimy potem na ekranach swoich telewizorów, za tym całym biznesem, stoją dość ludzkie problemy, takie zwyczajnie nie do przeskoczenia z uwagi na to, że no, trudno jest przejechać między straganami do bramy stadionu. Nie wiem i brakuje mi tej wiedzy. A na miejscu innych klubów ekstraklasy zastanawiałbym się nad kaktusem Zagłębia, ale jak to oni mają bazar? I to my się wszyscy musimy dostosować pod Zagłębie, bo oni mają giełdę akurat w ten dzień, w sobotę o 15. Tylko wiesz, jakby się skończyło. A co, jak my coś będziemy mieć? Bo skończyłoby się tak, że ucierpieliby ci, którzy są najmniej winni. Czy ucierpiałaby załoga tych wszystkich wozów transmisyjnych, która by musiała wstawać o drugiej po to, żeby przyjechać tam przed straganami, rozparkować się przed straganami i tyle. I siedzieć tam od momentu, kiedy rozpoczyna się Ale giełda. Zobacz, zawsze ktoś wychodzi na plus. Ludzie, którzy są na giełdzie w Zagłębiu Lubin, sprzedają pod stadionem Zagłębia, a następnego dnia Mielec. Jak nie Mielec, to Warszawa, Szczecin. Zawsze prestiżowe, fajne miejsce, które można sprzedać. Nie wiem, co tam na Zagłębiu sprzedają na giełdzie, ale powiem, że portki. mogą być portki. Fajny, otwierający oczy jest ten wywiad, natomiast równie otwierający oczy są sformułowania Marcina Serafina, popularnego Szafa TV, który tłumaczył, że te małe i duże mecze to nie jest polski wynalazek. To nie jest tak, że tylko w Polsce uwzięliśmy się totalnie na Wartę Poznań. Chcemy Wartę Poznań zwyczajnie udupić. Dlatego jej mecze są najczęściej w kapitalnie złych terminach. Tak, bo po tym, co powiedział Szymon Marciniak Kuba, to trochę brzmiało tak. Może nie powiedział tego Szymon dosłownie, ale o 15 w niedzielę to ja mam dostęp do jednej kamery weselnej i VHS-a. I jak wciągnie taśmę, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy była ręka, czy nie. To jest ten VAR. A jak jest akurat nagrany kickbokser? I co, ja mam nagrywać teraz mecz na kickboksera? Jak to jest od sześniaka pożyczona płyta? On mnie nie będzie lubił, jak ja nagra na to mecz. Trochę brakło tam takiej anegdoty, że słuchajcie, nie no, jak gra Lech o 17.30, jak gra Legia u siebie o 17.30, no to ja mam komfort. Ale w poniedziałki, w Poznaniu i w soboty, przed południem, tak naprawdę nie mamy kamer. Mamy tylko peryskop, przez który patrzymy na Murawę. I jak na tym peryskopie czegoś nie dostrzegę, to nie mam opcji powtórki, bo na peryskopie mi się nie nagrywa. Tylko jestem sobie parzeń. I mam wrażenie, Szymona Marciniaka, który tak nawiguje tym peryskopem na tych meczach. Tak wyglądają słabsze mecze, tak wygląda VAR na słabszych meczach. A porozumiewamy się?
taką szklanką. Na sznurku. I w ten sposób się... I sędzia biegnie po boisku z tym kubkiem na sznurku. Piłkarze przeskakują nad tym sznurkiem, zawadzają czasem. Co to jest za technologia? Ale o 17.30 to nogi wyciągnięte. Mamy tam takie specjalne implanty, że łączymy się umysłami z sędziami. Nie ma już, nie musimy mówić. Po prostu myśli wymieniamy poprzez takie neuronowe połączenie Bluetoothem. Ja zdradzę. Chipujemy zawodnikowi i wiemy, czy był spalony, czy nie, bo oni są zaczipowani. Ale jak później grają na 15, to stoi arbiter i tak patrzy po prostu, czy był spalony, czy nie. I to jest wszystko. No jest dosyć duża dysproporcja według wersji. Tak to troszeczkę zabrzmiało. Liniowi machają drzewami, które wyrwali z korzeniami tuż przed meczem w Lubinie. Tak jest. Tak właśnie to wygląda w meczach o 15, a w meczach o 17.30 nie. Mhm. No nie jest tak. Marcin Serek mi zdaje. Jest propozycja, żeby mecze o 15 miały technologię, ale na Amidze 600. Amidza 600 jest za propozycja teraz, być może od nowego sezonu, mecze o 15 będą miały na Amidze 600 troszeczkę takie, wiesz, jakieś technologii wsparcia. Dlaczego analiza VAR tyle trwa? Modem nie mógł się połączyć, próbowałem wybrać numer, ale pikało cię. Dla wszystkich 5 osób, które miały jakieś Commodore, tam trzeba było najpierw przez minutę głowicę ustawić takim śrubokrętem i tak właśnie będzie działał VAR w meczach o 15. Ręka była? Chwila. Śrubokręt. Kręcę. Głowica, tak. Bo ty chcesz, jesteś sędzią na warze, chcesz dać sygnał, telefon z tym takim kołem i wykręcasz 9, 8, 6, odbiera, jest połączenie, dobrze, słuchaj, był karny, okej, dobra. Bo tu chcielibyśmy pokazać, czy był spalony, czy nie. Czekaj, już kalkomanie, to po prostu jest zatrudniony rysownik sytuacji. Ilustrator. Jak w amerykańskich sądach. Był spalony, o, to ilustrator złapał tę klatkę. Tak, potem są powtórki w telewizji. To, co oglądamy w meczach o 15, to są tak naprawdę ilustracje. O, tu świetna ilustracja, pięknie narysowany Isak, ależ. Kapitalnych ilustratorów mamy w Polsce. Nie powiedziałbyś, że to jest ilustracja. Mm-hmm. W każdym razie, za granicą też tak jest. Marcin Serafin, nawet Dawid Dobrasz, znowu temat ekstraklasowy na meczykach, więc Dawid. Panie Marcinie, trudno nie odnieść wrażenia, że Szymon Marciniak, sędzia VAR podczas meczu Lecha z Zagłębiem, zwraca uwagę na to, że podczas tego spotkania nie było dodatkowej kamery. Czy pan też to tak odbiera? I dopytam, dlaczego tej kamery nie było. No, jakby zwracał uwagę Dawid na pewną spychologię, że no, ja może nie byłem pewny jak, no, ale po prostu miałem za mało kamer. Marcin Serafin też jakby nie odbija tej piłki, że tak, to Szymon tutaj, co on gada? Nie, ja nie odbieram tego jako atak. Niewykwalifikowany sędzia. Absolutnie nie. Natomiast zwracał uwagę, że tych kamer naprawdę nie jest mało. Marcin Serafin, czyli szef Live Parku. W Polsce mamy mecze na 13-14 kamer i topowe, 3 w każdej kolejce, na 20-22 kamery. W Bundeslidze też są 3 rodzaje meczów, na 19, 21, 26. Anglia to 169 meczów, gdzie jest 8-13 kamer. Mm. Czyli mecze Premier League są, które mają nie tylko ten standard, co był na meczu Zagłębia Lubin z Lechem, ale nawet niższy. A to jest w tym momencie tak naprawdę Superliga powoli się robi z Premier League. I tam ten standard wystarcza. I teraz też dużo osób jakby po tych słowach mówi, to chyba rzeczywiście nie jest taki zły standard. Mm. Że generalnie we wszystkich ligach są w La Liga standardy takie jak mecz Zagłębie Lech Poznań i nie wiem, ktoś może mówić, że my właśnie powinniśmy wyjść do przodu i mieć wszędzie maksymalny standard. No być może, ale to są też, jak Marcin sugeruje, rosnące koszty i tym podobne. I okej, jeśli kluby się na to zgodzą, to my możemy to zrobić, tylko to będzie też się wiązało z tym, że finalnie kluby dostaną mniej pieniędzy na swoje zachcianki, gdy przyjdzie do podziału pieniędzy z Canal Plus i tak dalej. No, więc to było troszeczkę odbicie tej piłki, że to naprawdę nie było tak, że była jedna kamera jak w magazynie Gol w 93. Mhm. No, myślę, że gdybyś postawił kluby przed wyborem, że albo będziemy mieć lepszą technologię, dzięki której decyzje sędziowskie będą jeszcze bardziej uczciwe, albo ten 36-letni Serb z przeszłością w Lidze Bośniackiej zawita do twojej drużyny po to, by wspomóc cię w walce o utrzymanie. To nie wiem, co by wybrali. Znaczy wiem, co by wybrali w sumie. Dokładnie, więc gdyby oddać tutaj samym klubom decyzję, to myślę, że zostaliby... Nie, 13 kamer. Naprawdę wystarczy. Ktoś jeszcze też zauważał, że chyba też Marcin Serafin, czy ta dodatkowa kamera akurat jest pod takim kątem, że ona wcale nie musiałaby dać dużo lepszego wglądu w tę sytuację. Ktoś inny zauważał, że ta sytuacja ze strony VAR trwała raptem 20 sekund, że oni w tym czasie zdążyli sprawdzić wszystkie kąty, wszystkie dostępne kamery tak szybko. I porozmawiać z Joe Bidenem. Tak, nie jestem w wątku, bo nie śledzę tego, ale generalnie, że Szymon Marciniak
bardzo fajnie to wypadło w niedzielę, tuż po. Ale później każdy dzień troszeczkę rozwadniał ten przekaz Szymana Marciniaka, gdzie rzeczywiście udało się skierować światło krytyki w innym kierunku. Znaczy to też jest trochę tak i to moim zdaniem jest dobra puenta, jeśli chodzi o ten temat, że mamy jako środowisko piłkarskie dosyć irytujący momentami ciąg do tego, żeby pewne absolutnie ekstremalne sytuacje rozwiązywać zmianami strukturalnymi. Ja podnosiłem ten temat wielokrotnie, kiedy raz na 10 sezonów zdarzyło się, że w październiku spadł śnieg. W październiku spadł śnieg, no tragedia, trzeba było odwołać jeden mecz. Jak to możliwe, że my gramy w październiku? Powinniśmy grać do końca września tylko mecze. To wszystkie mecze, cały sezon w lipcu i to jak nie pada. To prawda, bo no oczywiście trochę hiperbolizuję, ale podejrzewam, że chodziło gdzieś mniej więcej pewnie o początek grudnia, który od wielu, wielu lat w Polsce jest raczej bezśnieżny. No rzadko jest tak, że na początku grudnia już się przebijasz przez zaspy. I zdarzy się tak, że raz na 10 lat spadnie ten śnieg i trzeba będzie przełożyć mecz. I po prostu go wtedy przekładasz. Nie musisz od razu wywracać wszystkich regulaminów. Nie, musimy grać wiosna, jesień. Koniec, spadł śnieg po raz pierwszy od 7 lat, musimy przełożyć mecz. Zmieniamy, będziemy grać wiosna, jesień teraz. I w dupie jest tam z regulaminami, z FIFA, z UEFA, z europejskimi pucharami. Nie możemy sobie pozwalać na to, żeby przekładać mecz jeden. Raz na 10 lat, który akurat miał być w grudniu. I to jest dosyć irytujące, że często, gdy pojawia się sytuacja ekstremalna, której obiektywnie trudno jest uniknąć. No bo zdarzy ci się taka sytuacja, że nie wiem, będziesz cofał samochodem i akurat ci ktoś będzie tak w martwym punkcie, że no trafisz w ten pachołek, no i go strącisz, obrysujesz sobie lakier. I to nie znaczy, że no nie, jednak system moich 10 kamer jest zbyt ubogi, muszę dokupić sobie system 1 456 000 kamer i wtedy na pewno nie wjadę w żaden pachołek. No nie, gówno się zdarza. Po angielsku shit happens i jak happens, taki shit jak tutaj w tym meczu, no to przechodzisz dalej. No na trzy sezony są z Wariem, chyba coś koło tego. Raz na tyle meczów, czy nie wiem, tam pewnie podejrzewam, że koło 1000 meczów mogło już być z Warem w Polsce, tak, wliczając pierwszą ligę, że na tym 1000 meczów w jednym okazało się, że ten system kamer jest niewystarczający, no to trudno. A nawet nie jesteśmy pewni, czy jest niewystarczający. A nawet nie jesteśmy tego pewni. Ja uważam, że nie ma winy w tym, że to było za mało kart. No to wzruszasz ramionami, już no trudno. Być może za 1000 meczów znowu ktoś będzie skrzywdzony przez to, że jest za mało kamer. A może nie, a może znaczy, już takiej sytuacji nie będzie. Dla mnie być może to jest kwestia regulaminowa, dużo wyżej i po prostu to musi przejść przez FIFA i tak dalej. Ale dla mnie błąd źródłowy jest w tym momencie, że sędzia sobie tego nie obejrzał. No, po prostu tej sytuacji. To była naprawdę sytuacja, którą powinien obejrzeć, a jej nie obejrzał. Być może decyzja zresztą byłaby ta sama, gdyby obejrzał. Ale chciałbym tak naprawdę, żeby zamiast VAR-u wprowadzić ilustratorów i kamery VHS, chociaż na jeden mecz. Potwierdzam. Potwierdzam. Albo żebyśmy rzucali monetą w takiej sytuacji. Kurczę, nie wiem o co chodzi. Kurde, nie wiem, faulu. Orzeł? Dobra. Chodźcie na rękę po prostu. Chodźcie na rękę, po prostu siłują. Siłują się trenerzy na rękę. Już. Albo surówki, jak w Benager. Tak jest. Dobra, tyle o tym, Barze. Nie uważasz, że jesteś trochę zbyt mało ambitny, jak na standardy Marka Grzymińskiego? Może byś wziął się za siebie, co? A nie tylko tetrycy, giereczka tutaj, bar. Może byś zrobił coś takiego historycznego? Powiem więcej, zachowuję się jak dziecko w piaskownicy. A podoba mi się to określenie, jak dziecko w piaskownicy. Wyobraź sobie Łukasza Piszka, który tam zjeżdża na zjeżdżalnię w Goczałkowicach. Z takim tym śmigiełkiem, tak ui, ale fajnie jest w Goczałkowicach, kadra nie dla mnie, ja jestem dziecko w piaskownicy. Tak, generalnie. Znaczy, nie wiem, czy chciałbym być dzieckiem piaskownicy pod opieką Marka Kuźmińskiego. Tak to wygląda, że wiesz, dosyć wysokie wymagania mogą być wtedy nawet wobec tego, jak ten zamek z piasku lepisz. Nazywasz to gówno zamkiem? Nazywasz to gówno basztą? Przecież krzyżowcy by to zdobyli, ten piach, ten twój zamek w 15 minut, człowieku. Tu trybusza zbuduj. Będziesz miał do obrony i ataku. Trybusza, a nie. Jak tu oliwę gorącą wylewać z tych murów? No daj spokój, sam się poparzysz, no. Pierdyknie od razu. Jestem zaszokowany tym, jak w sposób jakby zaogniony zareagował Marek Koźmiński na to, że Łukasz Piszczek dostał propozycję, ale uznał, że ma inne propozycje i w sumie to woli te inne propozycje niż tą propozycję. To nie jest jakby sprawa na ostrzu noża i nikt jakby nie rozdziera szat, że nie, tylko nie to, bez Łukasza Piszczka. Jak mamy cokolwiek zrobić? Jest taki słynny fragment w sadze
Gwiezdnych Wojen, gdzie Darth Vader krzyczy no! No i nikt tak nie robi, że Łukasz Piszczek nie jest asystentem, tak? No, Marek Krzyński. Spoko kandydatura, by się sprawdził, ale to jest tylko bycie asystentem, tak? Można było rozdzierać szaty, że jednak, nie wiem, Guardiola nie chciałby zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, a nie, że ktoś nie chce być asystentem. To ma naprawdę drugorzędne znaczenie. Ale Marek Koziński... Znaczy, to mnie trochę rozwala, bo Marek Koziński generalnie uchodzi, ale chyba nie tylko uchodzi, tylko po prostu jest gościem, który ma pewną klasę, ma jakieś wykształcenie, ma swoje biznesy, jest człowiekiem, który... Ale ma też pewną, Kuba, sinusoidę w wywiadach. No właśnie o tym mówię, że to jest człowiek taki, jeśli byś spojrzał na jego dokonania, to jest taki normalny gość, do pogadania, tu czasem powie coś logicznego i tak, a czasem następuje rant. I wtedy to ci płoną mocno. Nie, następuje meltdown czasami. Meltdown, o kurde, teraz muszę koniecznie komuś natrzepać, chociaż mówiąc. I będę teraz rzucał błyskawicami i gromami. Ja w życiu bym się spodziewał, że Marek Koziński, który był przedstawiany podczas kampanii PZPN-owskiej jako antyteza Raptusa Cezarego Kuleszy, że Marek Koziński będzie takie gromy trzaskał. Że koszulkę Łukasza Piszczka rozcierają. Nie no, to jest coś... No to nie jest jakaś poważna sprawa, że Łukasz Piszczek nie chce być asystentem, po prostu. To jest dokładnie takie obruszenie się na, no nie wiem, no, nie ma pogody dzisiaj. Co, nie ma słońca? Dosyć tego. Przeklęte słońce! Marek Koziński wyjmuje pistolet i w słońce. Nigdy więcej nie chcę słońca widzieć. Już nie chcę. Chcę żyć teraz pod chmurami. Mój wrogu, jeszcze się spotkamy, słońce. Masz dokładny cytat z Marka Koźmińskiego, bo jakby tło jest proste. Łukasz Piszczek miał otrzymać ofertę od PZPN-u, żeby był asystentem Fernando Santosa. Łukasz Piszczek jednocześnie ma bardzo dobrze płatną robotę, nakazuje Mietkowi robić różne rzeczy w jego serii menedżerowej. Jest bardzo mądry gość, że wolał po prostu dalej nakazywać Mietkowi robić różne rzeczy, a nie asystować Fernando Santosa. A nawet więcej, Szymon Jaczak, który jest dość zorientowanym człowiekiem, powiedział w wywiadzie z nami, że jego zdaniem w ogóle nie było tematu Piszczka. Tak, że w ogóle temat był funkcjonował tylko medialnie. To tym bardziej dodaję, że to wiesz, rozdzielanie szat wokół czegoś, co być może jest faktem medialnym. Łukasz Piszczek odrzucił ofertę, której nawet nie miał? Jak mógł to zrobić? Szklanki latają po całym mieszkaniu. Ale się oburzyłem. Koniec tego. No i Marek Koziński się bardzo zdenerwował. Chociaż to jest delikatny eufemizm. To jest nie do powiedzenia. Marek Koziński się rozścieczył. Marek Koziński niczym czajnik, który jest na gazie od bardzo dawna, zaczął gwizdać na wszystkie strony. Jest pan zaskoczony decyzją Łukasza Piszczka, który podziękował za możliwość prezentacji i Marek Koziński powiedział, no jestem zaskoczony, mógł zostać, ale nie został. Zamiast tego nawet bardzo, albo chcesz być trenerem i chcesz pracować w tym zawodzie, albo zachowujesz się jak dziecko w piaskownicy. Trochę w taki sposób odbieram jego zachowanie, bo można je porównać do dziecka, bo już to powiedziałem. Które bierze sobie zabawkę i bawi się, kiedy ma na to ochotę. Co? Dziecko się bawi zabawką, kiedy ma ochotę? To jest skandal. Dziecko powinno mieć 5 minut wieczorem i 3 minuty rano pod odpowiednią kuratelą, kiedy się bawi zabawką. Nawet Łukasz dostał, nawet jeszcze nie na starcie swojej przygody trenerskiej, okazję życia. Pamiętajmy, że jeszcze nie jest trenerem, ponieważ wciąż czeka, żeby zaliczyć kurs. Jego decyzja jest dużą stratą dla obu stron. Świadczy ona o pewnej niedojrzałości zawodowej. Piszczek mówi, że ma czas i nie wiadomo co jeszcze, choć ma już prawie 40 lat i z tym się zgadzam. To jest rzeczywiście coś, z czym się zgadzam. Piszczek mówi, że ma czas, a ma już prawie 40 lat. No to prawda, jak masz prawie 40 lat, my mamy prawie 40 lat, to już nie masz czasu, już nie ma pewnych planów. I z tym się zgadzam, natomiast wcześniej to rozjuszenie, jego postawa jest szalenie niepoważna, także to jest jakby zakończenie tego wywodu. Ja jestem bardzo zaskoczony, bo jeśli Łukasz chce budować przygodę trenerską, pracę trenerską, to absolutnie może ją budować w inny sposób i też odnieść sukces. Jakby, Łukasz Piszczek, podejrzewam, nagle powiedział, słuchajcie, ja mam swój klub, mam wobec niego plany, nie mam potrzeb finansowych, żadnych, ale chciałbym spróbować pracy w Ekstraklasie. Myślisz, że długo by czekał? Moim zdaniem by dostał w pierwszym sezonie.
po takim ogłoszeniu. Robotę w Ekstraklasie. Ktoś mu zaufał. Kiedyś, kurczę, z kimś doświadczonym, a nie pamiętam już dokładnie z kim, doświadczonym ze środowiska piłkarskiego rozmawiałem, że polscy piłkarze, którzy grają na zachodzie, trochę nie wykorzystują swoich możliwości w tej kwestii. Że Piszczek, gdyby na przykład odezwał się do Borussii Dortmund, że chciałby sprawdzić się jako trener młodzieży, to raczej nie miałby żadnych problemów z otrzymaniem angażu w taki sposób i nabieraniem doświadczenia w systemie szkolenia, który jest naprawdę fantastyczny, bo taki mają w Borussii. I że polscy piłkarze tutaj właśnie, ta osoba, z którą rozmawiałem, a której nie pamiętam, przepraszam, była tak jak Marek Koźmiński. Dlaczego on się tam nie doszkala w tej Borussii? Przecież by wrócił jako trener absolutnie topowy. Natomiast no, to pokazuje, że Łukasz Piszczek naprawdę to nie jest tak, że leżał pod kartonem, odgarnął go Cezary Kulesza, tak, słuchaj Łukasz, skończ już z alkoholem, musimy cię odkurzyć, musimy cię przywrócić w piłce nożnej. Na kanapie leży Łukasz Piszczek, nic nie robi cały dzień. Tak jest. Nie była to taka sytuacja, gdzie Łukasz Piszczek otrzymał dar od losu, rękę podali mu pomocną, ale mu odgryzł jeszcze. Nie, Łukasz Piszczek ma swoje rzeczy, swoje plany i ma bardzo różne ścieżki rozwoju przed sobą i może jeszcze osiągnąć wszystko w każdym zawodzie, który sobie wymarzy, jeśli jest związany z piłką nożną. Jeśli chce budować swój klub po prostu, to jest ambitny cel. Bardzo ciekawy, bardzo ambitny. I jakby być asystentem przy reprezentacji narodowej, nie musi być wcale czymś ambitniejszym. Mhm. Jeśli chciałby za rok, dwa objąć jakiś klub w ekstraklasie, zgłosić akces, to ja nie wiem, czy to jest mniej ambitne od bycia asystentem przy reprezentacji narodowej. Po prostu. I nawet Marek Koźmiński po jeszcze jednym szalonym wywodzie dochodzi do wniosku, że nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Jego nazwisko pojawia się od kilku lat, ale sam zainteresowany tego najwyraźniej nie chce. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może po prostu ma inny pomysł na siebie. Myślę, że od tej refleksji trzeba było zacząć, panie Marku, i nie byłoby żadnej sprawy. No, ma inny pomysł na siebie. Zatem niech już przestaną go prosić. Nie wiem, czy go proszą. Marek Koźmiński ma takie pretensje, że no ciągle się pojawia, no, ciągle go proszą i tak dalej. Ja nie widzę proszenia. Jest jakaś dyskusja medialna wokół Łukasza Piszczka, a to nie jest tak, że Czesław Michniewicz na kolanach po prostu szedł do Goczałkowic z pielgrzymką, żeby Łukasz Piszczek czasem się zgodził i Fernando Santos podobnie. Nie. Znaczy kulisy były takie, że po prostu Czesław Michniewicz obiecał, że powoła trzech zawodników LKS-u Goczałkowic, a Piszczek powiedział, że będzie asystentem, jeśli powoła pięciu. Mhm. A na to Czesław Michniewicz nie mógł sobie już pozwolić, tak, bo by wtedy premie inaczej do podziału wypadły. Natomiast sytuacja z tym dla mnie jest najbardziej bolesna z tego względu, że od zawsze mam taki cel w życiu. Kiedy już pojawia się ten temat u kogokolwiek, temat tego, czy ktoś postąpił zgodnie z ambicją. Czy na pewno powinien wybrać emeryturę w ciepłych krajach? Powinien wybrać to, co chce wybrać. Jeśli Łukasz Piszczek powiedziałby, że słuchajcie, mam taki pomysł. Najbliższy rok będę jedynym człowiekiem, który nie podniesie się absolutnie z podłogi. Będę leżał, tak? I zamówię sobie kroplówki i będę się pożywiał tylko kroplówkami. Worek stomijny. Tak, dokładnie. Nie będę wstawał z podłogi przez okrągłe 365 dni. Powiedział, okej, bardzo fajny pomysł. Dobra robota, Łukasz Piszczek. Dobra robota, Łukasz Piszczek. Nawet nie wiedziałem, że ma taki pomysł na siebie, ale jeśli taki ma, czemu nie? Jeśli miał odwagę powiedzieć nie, tak jak mówiliśmy o tym ostatnio, jeśli miał odwagę postąpić nie zgodnie z ambicjami, tylko zgodnie z tym, co mu się teraz aktualnie chce i co go jara, no to tym bardziej. Natomiast chylę kapelusza. Pamiętajcie, przy każdej życiowej decyzji, małej, dużej, najpierw zadzwońcie do Marka Koźmińskiego. Czy on wyraża swoje błogosławieństwo? Bo jeśli nie, możecie się narazić na jego gniew. Jestem sobie. Także zastanawiam się dzisiaj, czy jechać dwójką z powrotem, tramwajem, czy jednak siódemką. Zadzwonię. Żeby nie było później do mnie pretensji. Proszą się ci kierowcy tramwaju, żeby wsiadł do siódemki, a on nie, on dalej siedzi jeszcze tutaj w barze. Nie mogę się z Markiem Koźmińskim połączyć, czy mogę jechać dwójką czy siódemką. Dajmy ludziom, dorosłym, decydować o swoim życiu. Wczoraj miałem taką interesującą sytuację. Z życia wziętą, można powiedzieć. Miałem wolny poranek. Mówię tak, mogę sobie na przykład poleżeć, odespać, żeby pozbyć się worów pod oczami. Mogę zrobić coś produktywnego w domu, nie wiem, ugotować obiad i tak dalej. Albo mogę sobie jechać i zrobić trening na kolejarzu, co wyzwoli we mnie endorfiny, bo sobie zrobię. I sobie pojechałem, zrobiłem sobie 10 km. Dom zapuszczony, obiad nie zrobiony, nic nie zrobione. Ale tak sobie wybrałem i byłem bardzo zadowolony z siebie. No i bardzo. Dobrze. I nie mam nawet pretensji. Brawo. Marek Koźmiński być może by miał, gdyby to do niego doszło, ale na szczęście nie doszło do Marka. Teraz wiem, że można się nie zgadzać z decyzją, ale temperatura. Ma znaczenie. Tak? Co w reprezentacji to jest jakaś zabawka? Śmierdzi mu reprezentacja? Można rzucić w kąt jak szmacianą lalkę reprezentacją? Otóż tak. Dobra, tyle o Marku Koźmińskim. No i przyszedł czas na to, żeby ogłosić, że będą nagrody konkursowe ze sklepu RKS Hubdu. Tak jest, będą ze sklepu wysłane. RKS Hubdu. Na jaki match mają się zgłosić?
Może na twój? A... Nie, już ostatnio byłem ja. I tak to przekażemy. To zróbmy tak. Powa! Na redakcja małpa golpe. A mamy taki? Faktycznie? Chyba tak. Jak nie mamy? Nie, to na, w privie na Twitterze może? Privie na Twitterze? W privie na Twitterze. Do mnie się zgłoście, drodzy ci, którzy wygrali. I wtedy ustalimy adres do wysyłki. Ja prześlę adres do wysyłki do ludzi. A później ustalimy już jakąś skrzynkę. Tak. Bo mam nadzieję, że te konkursowe nagrody będą regularne. Będą częściej, tak. Tak. W ogóle sytuacja wygląda tak. Wczoraj czytałem o tym na Twitterze, że był gość, który wysłał swoje CV do firmy i przyszłam odpowiedź, że nie jesteśmy zainteresowani, a potem wysłał to samo CV do tej samej firmy drugi raz i było, że jest OK, zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną. I wysnułem, że był bot. Był bot, który kazał odrzucać co drugie CV po to, żeby wyeliminować kandydatów, którzy mają pecha. I wtedy masz tylko szczęśliwy. To pewnie tłumacz moje wspaniałe sukcesy na niwie literackiej. No jeśli trafiłeś akurat do tej grupy odrzuconych z uwagi na to, że są pechowi, no to pechowo. Po prostu. Trzy komentarze wyróżniamy nagrodami od RPS. Ja podkreślę, jeśli chcecie do mnie napisać maila, możecie śmiało napisać. Moja skrzynka jest dostępna cały czas na Twitterze. Natomiast ja ostatnio musiałem odwiedzić pocztę i po prostu to są traumatyczne doświadczenia, więc bronię się rękami, nogami, żeby nawet nie być wymienionym w jednym zdaniu z wizytą na poczcie. Aha. No dobra, nie, no bo chodzi tylko o wysłanie, no ale to już nieważne. Na Twitterze do mnie proszę się zgłaszajcie, ja wtedy postaram się tak zahachmęcić, żebym to ja dostał te nagrody, a was wtedy poblokuję. Kogo mamy tutaj na liście? Konkurs był odnośnie tego, co powinni robić polscy piłkarze, jak zmieniłaby się rzeczywistość polskiej piłki, gdyby polscy piłkarze, którzy jak wiadomo stanowią wyjątkową kastę... Patrycjusze. No, XXI wieku. Ritz Hall. Widziałbym piłkarzy w kuchni restauracji Magdy Gessler konkretnie. Piłkarz gotujący gulasz. Jacek, podejdź, podostrzyj. Piłkarz smażący schabowe. Arek, no gdzie masz oczy? Ewidentnie spaliłeś. Piłkarz kelner Igor, podejdź, odbierz, podaj, wydaj. Klient zbyt długo zastanawia się nad wyborem pozycji z menu. To jest mój ulubiony Piotrek. Pres. Bramkarze mogliby rozwijać swoje umiejętności, ćwicząc refleks, łapiąc naczynia rzucane z furią raz po raz przez panią Magdę. To jest ładne nawiązanie do uniwersum Magdy Gessler, z którym jestem ostatnio troszeczkę na bakier, bo nie mam na to czasu. Fakt, że ja też ostatnio nie oglądam. Zachęcamy cię, drogi widzu, do napisania do mnie na Twitterze na skrzynkę twitterową. I dalej puścimy. Maciek. Byli piłkarze mogliby się zająć patodeweloperką. Mają spore zasoby betonu, znają się na wszystkim prawie jak rasowy pan Złota Rączka, mają chody w urzędzie miasta, bo od zawsze byli na ich garnuszku, są zahartowani bieganiem po górach z kolegą na plecach, więc te cegły na czwarte piętro to by sami wnieśli. Też zapraszam do kontaktu. I moje ulubione. Karolka, niedoceniany komentarz. A bardzo dobry. Gdyby byli piłkarze, grali w piłkę, oj, to by się działo. Trzeba tylko dać na przykład Arturowi Wichniarkowi szansę w reprezentacji i Mistrzostwa Europy. Mamy jak w banku. Też mi się podoba. W takim razie też zapraszam do kontaktu na moją skrzynkę twitterową i postaram się wasze adresy dostarczyć do CDAPL, czyli do RKS Hufdu i RKS Hufdu wtedy wyślę prezenty wam. Czy dzisiaj jakiś konkurs? Dzisiaj nie, bo... Jakoś nie wyszło samo nie z siebie. Nie mamy nic do rozdania, to jest pierwsza sprawa. Tak? Okay. A dwa, że w sumie nic nie wyszło samo z siebie. Być może ogłosiliśmy konkurs na początku. W pierwszej części. Możliwe, niewykluczone. Już nie pamiętamy tak dawnych czasów. Sugerujesz, że możemy nie zgadzać się sami ze sobą? Pamiętam te czasy, kiedy byliśmy jeszcze przed meczem Lecha z Bodoglimczanami. To było bardzo dawno temu, ale pamiętam te czasy. I pamiętam, jak byliśmy tuż po meczu świeżo Lecha z Bodoglimczanami, bo teraz już jesteśmy w piątek, jest 10. No, znaczy właściwie już jest później. Dziękujemy wam za to, że przetrwaliście z nami ten czas. W razie gdybyście chcieli się cofnąć do naszych dokonań z poprzednich dni, to był na przykład wywiad z Szymonem Jadczakiem we wtorek i była barcelowianka w niedzielę. Zapraszamy też na kolejną barcelowiankę w następną niedzielę. Będzie się działo. I będziemy częściej zapraszać chyba gości do wspólnych poranków, bo podobało nam się rozmowa z Szymonem Jadczakiem. Może tak się zdarzyć, natomiast chyba będą też wracały te poranki, gdzie będziemy we dwóch. Tak, i będziemy, tak, tak. Z tego nie rezygnujemy. Będziemy rozmawiać o chorobach. Natomiast nie
nie zapowiadamy na razie, bo jeszcze nie ustawiliśmy gościa tak do końca. Na sztywno. Piotr Obidziński zaoferował nam naprawdę dużo pieniędzy za możliwość zaprezentowania swojego wizerunku w gol.pl, ale na natomiast razie nie stać nas na grzywkę Obidzińskiego. Dobro luksusowe. Dał warunek, że chciałby, żeby prowadzący wywiad też wyglądał dobrze i na razie nie możemy znaleźć takiego człowieka. To nie u nas, to nie u nas. W naszej ekipie. No, dzięki wielkie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siemanko.